Dzień dobry Państwu. Nazywam się Piotr Skubisz i reprezentuję Tygodnik Spraw Obywatelskich i Instytut Spraw Obywatelskich. Witam na dzisiejszej debacie poświęconej OZE o tytule Przyszłość OZE w Polsce, koniec palenia drewna. Debatę zaczniemy zgodnie z planem prezentacją Augustyna Mikosa z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. Natomiast małe korekty techniczne nastąpiły, zdarzenia losowe. Panią Gabrielę Lenartowicz zastępuje pan senator Gawłowski, za co bardzo dziękuję. Awaryjnie w ciągu 2 godzin udało się to zorganizować. Podobnie niestety kwestie chorobowe. Pan Adam Orliński z PSL-u. Również online. A może przedstawię wszystkich, albo może tak teraz. Online mamy również z nami pana Piotra Masłowskiego, senatora z Polski 2050 i pana Marcina Podgórskiego, dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Samorządów Województwa Mazowieckiego. Augustyn Mikos, Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot, zacznie zatem od prezentacji. Dziękuję bardzo. Krótki wstęp. Kiedy mówimy o odnawialnych źródłach energii, większość z nas, tak powiedzmy powszechnie, wyobraża sobie wiatraki, wyobraża sobie panele fotowoltaiczne, pompy ciepła. Otóż trzeba zwrócić uwagę na to, że w przypadku Polski, wielu innych krajów Unii Europejskiej, największym źródłem energii odnawialnej jest biomasa stała i w zasadzie tak naprawdę drewno. W przypadku Polski to jest ponad połowa, 60% energii odnawialnej, która jest wytwarzana w naszym kraju, pochodzi ze spalania drewna. Tutaj trzeba od razu powiedzieć, że większość tej energii odnawialnej jest wytwarzana przez gospodarstwa domowe, po prostu przez spalanie drewna i ogrzewanie tych domów w samych gospodarstwach domowych. Ale coraz większym konsumentem drewna i producentem tej odnawialnej energii jest też duża energetyka. Takie największe zakłady energetyczne w Polsce potrafią spalać nawet do 1 miliona ton biomasy drzewnej rocznie i ta ilość w ciągu ostatnich 18, 20 prawie już lat, wzrosła 140-krotnie. Jeszcze w 2014 roku, proszę spojrzeć tutaj na wykres, w 2004 roku ta ilość drewna spalanego w energetyce zawodowej w Polsce była znikoma, to było około 35 tysięcy metrów sześciennych. W 2022 roku to było już prawie 5 milionów metrów sześciennych według danych GUS-u. To jest wykres oparty właśnie na tych danych. No i trzeba powiedzieć, że tutaj takim dużym motorem rozwoju bioenergetyki w Polsce są dopłaty. Producenci energii odnawialnej z wytwarzanej przez spalanie biomasy drzewnej mogą liczyć na zielone certyfikaty, które zwiększają opłacalność tego sposobu wytwarzania energii i to widać bardzo dobrze na tym wykresie. Po tym 2015 roku, kiedy skończył się taki duży okres dużego wzrostu ilości spalanego drewna w polskich elektrowniach, nastąpił szybki spadek, co było związane między innymi z tym, że spadły ceny zielonych certyfikatów. Więc widać tutaj wyraźną taką korelację wsparcia finansowego i tego, jaka ilość drewna jest spalana w dużej energetyce. Jeśli chodzi o parę liczb dotyczących tego, jak wyglądają te dopłaty, w latach 2015-2020 około miliarda złotych rocznie było przeznaczane, czy było takich dopłat bezpośrednich, czy pośrednich do spalania biomasy i to odpowiadało mniej więcej 25% średnio wszystkich dopłat do odnawialnych źródeł energii. W niektórych latach to było nawet 32-33%. Trzeba wskazać, że jesteśmy tutaj w zasadzie w czołówce państw Unii Europejskiej, jeśli chodzi o takie dopłaty. Mało który kraj tak dużą część dopłat do OZE przeznacza właśnie na spalanie biomasy. I jeśli mówimy o perspektywach według obecnie jeszcze funkcjonujących, przygotowanych przez poprzedni rząd, perspektywach rozwoju bioenergetyki w Polsce, to wciąż obowiązujący Krajowy Plan Energii i Klimatu przewiduje w latach 2015-2030 wzrost pozyskania biomasy z zasobów krajowych o 50%.
tak między tym 2015 2030. Oczywiście tutaj nie chodzi tylko o drewno, to jest w ogóle biomasa stała, aczkolwiek większość tej biomasy, która jest spalana w Polsce stałej, to jest drewno, około 80%. No niestety taki trend zwiększającej się ilości drewna, które jest spalane w energetyce, nie jest spójny z wiedzą naukową. Wspólne Centrum Badawcze przy Komisji Europejskiej przeprowadziło takie badanie, można powiedzieć przegląd wiedzy naukowej na temat wpływu spalania biomasy w zakładach energetycznych na klimat i na bioróżnorodność. I w zasadzie z 20 scenariuszy, które zostały przeanalizowane, wyszło, że tylko dwa nie mają negatywnego wpływu na klimat i bioróżnorodność. Krótko mówiąc, jeśli spalamy drewno, emitujemy dwutlenek węgla do atmosfery i ten rodzaj wytwarzania energii jest podobnie emisyjny jak spalanie paliw kopalnych. Oczywiście w jakiejś perspektywie czasu, jeśli drzewa odrastają, ten dwutlenek węgla jest znowu wiązany z atmosfery, ale to zajmuje 10, 20, 30. W ekstremalnych przypadkach, jeśli byśmy pozyskiwali drewno ze starodrzewi, może to być nawet 100 lub więcej lat. Dużo mówi się też o negatywnym wpływie z dopłat przede wszystkim do spalania drewna na przemysł przetwórstwa drewna. Mówi się o tym, że prowadzi to do zaburzeń na rynku drewna. Producenci przemysłu przetwórstwa drewna nie mogą liczyć na dopłaty do drewna, które kupują, w przeciwieństwie do zakładów bioenergetycznych. No i trzeba też powiedzieć o tym, że w ostatnich latach ta duża bioenergetyka oparta na spalaniu drewna spotyka się z dużym sprzeciwem społecznym. Tutaj wspomnę tylko kilka takich badań z opinii publicznej, które my zamówiliśmy jako stowarzyszenie. Na początku tego roku zapytaliśmy respondentów o to, do jakich źródeł energii powinno się dopłacać. I proszę sobie wyobrazić, że tylko 18% respondentów stwierdziło, że powinniśmy dopłacać do spalania drewna. To był poziom podobny do poparcia dla spalania węgla, do dopłat do spalania węgla. No oczywiście zdecydowanie większym poparciem cieszyły się takie źródła energii jak energia z wiatru czy słońca. Tutaj tylko znowu taki wykres, który pokazuje pochłanianie dwutlenku węgla przez polskie lasy. No to jest ze sobą bardzo związane, ponieważ jeśli pozyskujemy bardzo dużo drewna w lasach, no to oczywiście nie ma go w lasach. Lasy są bardzo ważnym pochłaniaczem i rezerwuarem węgla. No w ostatnich latach mamy z tym problem, ponieważ w ciągu zaledwie 5 lat ilość dwutlenku węgla pochłanianego rocznie przez polskie lasy spadła o 40%. Jesteśmy bardzo daleko od celu, który został wyznaczony w rozporządzeniu LULUCF, czyli w rozporządzeniu dotyczącym pochłaniania węgla w sektorze gruntów. W tym momencie jesteśmy na poziomie około 20 milionów ton, milionów ton ekwiwalentu węgla, dwutlenku węgla rocznie, no to powinno być około 30 kilku, prawie 40 milionów w roku 2030. Dlatego rozmawiamy dzisiaj i my sugerujemy też taki kierunek jako stowarzyszenie, że potrzebujemy zmiany kursu, jeśli chodzi o myślenie o odnawialnych źródłach energii w Polsce. Powinniśmy myśleć o tym, żeby odchodzić od spalania drewna. Uważamy, że nie powinniśmy przeznaczać więcej pieniędzy na dopłaty w bioenergetykę. Nie powinniśmy przeprowadzać dużych nowych inwestycji, które na dziesiątki kolejnych lat doprowadzą do tego, że popyt na drewno w bioenergetyce wzrośnie. Uważamy, że powinniśmy odchodzić od dotacji. Uważamy, że powinniśmy zaktualizować plany i nie przewidywać dalszego wzrostu ilości drewna, które będzie spalane w zakładach energetycznych. No i uważamy, że powinna zostać opracowana mapa drogowa odejścia od spalania drewna w energetyce zawodowej. Tutaj odnoszę się też do deklaracji, jaka została złożona w umowie koalicyjnej obecnej większości w polskim parlamencie, gdzie zapisano, że zostanie wprowadzony zakaz spalania drewna w energetyce zawodowej. Oczywiście nikt nie liczy na to, że to się stanie z dnia na dzień, ale musimy myśleć o tym, w jaki sposób to przeprowadzić z głową, w taki sposób, żeby nam się to nie odbiło czkawką. Wreszcie w tym roku
dokonała się rewizja dyrektywy o odnawialnych źródłach energii na poziomie unijnym. Też musimy myśleć, w jaki sposób ambitnie i w rozsądny sposób te zapisy nowe wdrożyć. Dziękuję bardzo za uwagę. Super. Dziękuję, Augustyn, za prezentację. Też dodając jeszcze lekka uwaga techniczna, ponieważ pan senator Gawłowski będzie mógł być z nami przez godzinę, więc proszę wybaczyć, że skupimy się w większości w tej pierwszej części na rozmowie z panem senatorem, chociaż naszych gości online też tu bym poprosił o uczestnictwo. Augustyn zarysował dosyć mocny kontekst i istotne rzeczy. Dopłaty, konkurencja z branżą drzewną, poparcie społeczne, plany długofalowe i realizacja. No i właśnie, w punkcie 10 umowy koalicyjnej znajdujemy zapis, wprowadzimy zakaz spalania drewna w energetyce zawodowej. Tu panie senatorze pytanie, jaki jest plan na zrealizowanie tego zapisu? Czy są już pomysły na to, jak będzie wyglądała właśnie ścieżka odejścia od spalania drewna? Jakie regulacje prawne są konieczne? Czy wiemy tutaj coś o mapie drogowej? Ja oczywiście nie mam odwagi. Dzień dobry Państwu i bardzo serdecznie przepraszam za to, że będę niestety musiał wyjść, ale rzeczywiście wiem o tym spotkaniu od 2 godzin, więc już wcześniej miałem jakieś zaplanowane własne zajęcia. Ja nie mam, tak jak zacząłem mówić, nie mam odwagi wypowiadać się w imieniu pani minister klimatu i środowiska Henik-Kloski, bo to jest jej odpowiedzialność już dzisiaj wspólnie z ministrem, który z rządem wypracować terminy i czas odejścia od spalania biomasy pochodzenia leśnego. Ja będę używał tego terminu jednak niż tylko biomasy, bo ja je bardzo wyraźnie rozróżniam i niekoniecznie akceptuję ten pomysł, żeby mówić o biomasie jako całości w spalaniu w energetyce, żeby była sprawa jasna. Ale biomasa pochodzenia leśnego w takim wymiarze zakładam, że stanie się to maksymalnie szybko. Znaczy, dlatego, że też to powiem, to nie jest coś nowego w polskim prawie. Ja rozmawiałem dzisiaj z panem. Nam się udało jeszcze z panem, wtedy wicepremierem Pawlakiem, wprowadzić do polskiego prawa poprzez rozporządzenie dotyczące dopuszczania biomasy pochodzenia leśnego w spalaniu w energetyce zawodowej, ograniczyć w zasadzie tylko i wyłącznie do zrębiny, do korzeni, tak na dobrą sprawę, bo wszystkie pozostałe rzeczy, ci, którzy zajmują się przemysłem drzewnym, to pewnie to pamiętają, wszystkie pozostałe obszary, części biomasy, czy produktu pochodzącego z lasu, zwanym drewnem, są pełnowartościowym produktem. Ja nigdy nie chciałem się zgodzić w dyskusji z energetyką, że gałęzie albo jakieś inne części mogą trafić do spalania, bo to przemielone, dodane klej, prasa i powstaje płyta. To przemysł drzewny to świetnie absorbuje, więc nie ma z tym żadnego problemu. Tutaj nie ma odpadu, ale w takim wymiarze już wtedy wiedzieliśmy, że to rozporządzenie należy wprowadzić. Potem były zwolnienia, znaczy to rząd poprzedni PiS-u, przypomnę, świadomie mówię też PiS-u. Jakoś nie przychodzi mi przez głowę, przez gardło mówienie Prawo i Sprawiedliwość, ale proszę mi wybaczyć, ja mam skrzywienie w tym przypadku. Rząd poprzedni PiS-u nie tylko zmienił to rozporządzenie, które wtedy wydawał minister właściwy do spraw energetyki, czyli minister gospodarki, ale też dopuścił ustawą potem miliony metrów sześciennych do współspalania. W latach ostatnich średniorocznie około 4-5 milionów metrów sześciennych trafiało do energetyki zawodowej. To jest w związku z tym, ja nie mam wątpliwości, że to się musi zdarzyć szybko, musi być bardzo racjonalne. W samym zresztą wystąpieniu, już nie tylko w umowie koalicyjnej, ale w wystąpieniu pana premiera Tuska też słyszeliśmy dużą część, jakiś fragment poświęcony lasom. Pan premier też odnosił się wyraźnie do tego, że lasy nie mogą być elementem tylko takiego myślenia gospodarczego, tniemy, rżniemy i nie przejmujemy się co dalej, tylko muszą być na nowo wrócić do społeczeństwa i pełnić swoją, lasy pełnią różne funkcje, ale ta funkcja społeczna, przyrodnicza jest jednym z najważniejszych, może nawet powinna być dominująca, nie tylko ta gospodarcza, która stała się dominująca w ostatnich
w ostatnich latach. Więc jeżeli dzisiaj tego typu deklaracja padła z ust pana premiera, mamy to w umowie koalicyjnej, więc ja zakładam, że po nowym roku tego typu dokumenty zobaczymy. Pozostaje oczywiście pytanie, i to też otwartym tekstem będę mówił, gdzie jest ta granica odcięcia? Czy ta granica odcięcia będzie narysowana na poziomie mikro, małych instalacji energetycznych? I też od razu dopowiem. Każdy, kto zna trochę polską prowincję, to wie, że istnieją kotły na biomasę pochodzenia leśnego, ogrzewające szkoły, małe mikrosiedla w małych miejscowościach, na wsiach istnieją tego typu bloki. Ja bym tam z tym nie walczył, to zostawił tak jak jest. Natomiast w przypadku energetyki zawodowej, my wtedy mieliśmy chyba odcięcie na poziomie 20 MW. Znaczy do 20 MW dopuszczaliśmy możliwość spalania biomasy pochodzenia leśnego, ale wszystko co powyżej to już nie. Dzisiaj być może to powinno być niżej. Ja nie odważę się również w tej części powiedzieć zdania więcej, bo to wymaga znowu analizy, sprawdzenia, jakie są możliwości i parametry techniczne, jak w ilu miejscach, jakie kotły są zastosowane, tak żebyśmy chcąc zrobić dobrze, przez przypadek komuś krzywdy nie zrobili. Ale nie mam najmniejszej wątpliwości, że te kilka milionów metrów sześciennych drewna spalane w energetyce zawodowej powinno być nie tylko trafić do przemysłu drzewnego, tylko o tyle powinniśmy mniej rocznie pozyskiwać z polskich lasów, bo to też jest istotne, żeby zmniejszyć poziomy pozyskiwania. Też podam liczbę, patrzę tutaj na pana, pewnie mnie poprawi, albo tam kolega mnie poprawi. W ubiegłym roku 42 miliony metrów sześciennych. Ile? 40 milionów metrów sześciennych. Ja jak chodziłem z ministerstwa, to było to na poziomie 35, tak. Więc to pokazuje, że można utrzymać poziom dostaw surowca, drewna na potrzeby przemysłu drzewnego, który jest ważną dziedziną w Polsce gospodarki, utrzymać dodatni przyrost masy leśnej, czyli lasów nam przybywa, a jednocześnie zadbać o to, żebyśmy nie mieli rabunkowej gospodarki leśnej. Wystarczy rzeczywiście w pierwszym kroku zrezygnować ze współspalania biomasy leśnej w instalacjach przemysłowych, energetycznych. To jest pierwszy krok. No, też jest ważny krok, jeżeli miałbym o tym mówić, ale dzisiaj o tym nie zakładamy, że trzeba znaleźć rozwiązania, żeby rozwiązanie, ono chyba jest też możliwe, niełatwe, ale możliwe, ograniczenie eksportu poza granicę Polski biomasy pochodzenia leśnego. Powiedziałem niełatwe, ale możliwe. Wspomniał pan o tym, że możemy liczyć na rozwiązania prawne, jak rozumiem, już w przyszłym roku. Tu jest też kwestia, za chwilę poprosiłbym o komentarz też pana senatora Piotra Masłowskiego. Natomiast tu od lat kwestią wymaganą, chyba że to będzie inne podejście legislacyjne, ale od lat leży odłogiem definicja drewna energetycznego. Tu jest jakieś zawieszenie prawne, ponieważ regulacja brzmi mniej więcej tak, że jest przepis, do którego ma być wydana definicja i ta definicja przez moment była czasowa i w sumie nie wiadomo, co się dzieje. Czy tu możemy wiedzieć, co się wydarzy? Ja powiem państwu, że ja mam kłopot ze zrozumieniem dyskusji, bo w moim przekonaniu, świadomie używam pojęcia biomasa pochodzenia leśnego, zupełnie świadomie, dlatego że ja nie chcę dać się zamknąć do dyskusji o definicji drewna energetycznego. Znaczy, można sobie poszukać każdą definicję, opisywać w każdy sposób. Ja jestem przeciwnikiem spalania wszystkiego, co pochodzi z lasów w kotłach energetycznych zawodowych. Po prostu. Jedyny wyjątek, jaki dopuszczam, to coś, czego przemysł drzewny nie potrafi przerobić, czyli też uproszczę korzeń, bo ma zawiera piach i tak dalej. Ale energetyka tego też nie chce. Więc dla energetyki to też nie jest żaden surowiec. Więc dla mnie problem tutaj nie istnieje. Znaczy, ja nie chcę szukać definicji tego słowa, kłócić się, budować cały system administracji, kontroli, czy to jest, czy nie, bo to od razu z tym się wiąże. Znaczy, ja uważam, że to jest trochę ślepa uliczka, wpuszczona
przez poprzedników, którzy postanowili zmusić nas do takiej dyskusji. Natomiast dla mnie biomasa pochodzenia rolniczego, a proszę bardzo, tylko energetyka zawodowa też jej nie chce. Z innych powodów instalacje nie są przystosowane do spalania biomasy pochodzenia leśnego w energetyce zawodowej. Przystosowanie kotłów energetycznych węglowych do spalania biomasy pochodzenia leśnego jest proste. Wystarczy tylko odpowiednio dosypać na upraszczam, no ale na potrzeby dyskusji wystarczy na ruszt i to pojedzie. W przypadku biomasy pochodzenia rolniczego to jest niemożliwe. Znaczy tak się nie da tego typu rzeczy zrobić. Inne zawartości związków chemicznych w słomach po prostu i to jest powód główny, dla którego tego się tak nie da zrobić. Natomiast ja naprawdę nie szukałbym tutaj rozwiązania, czy mamy znaleźć definicję i tak dalej. I tak samo nie czekałbym na wejście przepisów prawa unijnego, bo one de facto też narzucają już to rozwiązanie, że kraje muszą europejskie odchodzić od spalania biomasy pochodzenia leśnego w instalacjach przemysłowych energetycznych. Ale tam jest, nie pamiętam do kiedy terminy, 2030, jak mnie pamięć nie myli, ale nie pamiętam, więc nie chcę tutaj mówić, przepraszam, nie odświeżyłem sobie w pamięci tych wszystkich liczb, ale nie jest chyba najgorzej, więc tak na te rzeczy patrzę. Znaczy, nie trzeba szukać rozwiązań, trzeba definitywnie określić, że biomasa pochodzenia leśnego nie może być spalana w kotłach energetycznych. Jedyny punkt wspólny, gdzie trzeba znaleźć to rozwiązanie, to pomiędzy środowiskami samorządowców, którzy często mają te lokalne kotłownie i nimi zarządzają i one są napędzane, czy surowcem jest tam biomasa pochodzenia leśnego, ministerstwem. Nie powiem, że nie leśnikami, bo w jakimś wymiarze też trzeba z nimi o tym rozmawiać, bo to też nie jest tak, że nie powinniśmy wykluczać jakąkolwiek grupę ludzi z dyskusji. Znaczy, jeżeli chcemy Polskę urządzić na nowo dobrze, to wszyscy muszą uczestniczyć w debacie. Każdy, kto chce, musi mieć stworzone do tego warunki, ale cel powinien być jasno określony. Znaczy, dbamy o przyrodę i o lasy. Chcemy mieć odnawialne źródła energii, musimy wiedzieć, jak je zapewnić. Już może tyle. Tak, dziękuję. No rozumiem, czyli rzeczywiście jest spora zmiana podejścia, zmiana algorytmu, nie kontynuowanie tego rozwiązania, tylko jasna deklaracja o odejściu. Tu poprosiłbym, jak wcześniej powiedziałem, o komentarz tej samej sprawy pana senatora Piotra Masłowskiego. Właśnie tak, a propos ścieżki odejścia, jak to może wyglądać, kiedy możemy spodziewać się rozwiązań, jak one mogą wyglądać i może też na ile jest konsensus w koalicji na ten temat? No, jesteśmy w takim momencie, że rząd ledwo co został powołany, także myślę, że tu bardzo trudno mówić o jakichś szczegółowych datach, dlatego że, no, tak jak powiedziałem, jest świeżo po powołaniu rządu i to za wcześnie na to, żeby mówić o jakiejś konkretnej mapie drogowej, ale ja, no, w zasadzie w 99% musimy powtórzyć to, co powiedział senator Gawłowski. To znaczy, co do tego nie ma żadnej wątpliwości, że nasza energetyka musi się zmieniać i z tej biomasy leśnej korzystać coraz mniej. Jeżeli chodzi o dotowanie OZE, to kraj ma tyle innych potrzeb, że koncentrowanie się czy skierowanie tego niemałego strumienia pieniądza akurat w to miejsce wydaje się absurdalne i myślę, że się to będzie zmieniało w pierwszych miesiącach przyszłego roku. W pełni się też zgadzam z tym, że kwestia karpin, tak zwanych karpiny, jak najbardziej mogłyby być moim zdaniem używane przez energetykę, tylko tak jak senator Gawłowski też powiedział, niekoniecznie z zainteresowanie ze strony samego sektora energetycznego. Kwestią otwartą pozostaje dla mnie też kwestia samej definicji może nie lasu, bo tego typu rzeczy są uregulowane oczywiście w prawie, ale tak patrząc nawet na lokalne podwórko, a do października byłem zastępcą prezydenta Rybnika, to pojawiają się pytania, co z wycinkami związanymi na przykład z budową dróg i bardzo często czy nawet wylesianiem hałd pod strefy przemysłowe, bo jestem z miasta, gdzie kopalnie działają.
To są moim zdaniem kwestie otwarte, ale one nie powinny zaburzać głównego nurtu tej dyskusji. No i jeżeli pan pyta o to, czy jest zgoda pomiędzy koalicjantami o to, jak to będzie wyglądało, to myślę, że jest pełna zgoda, nie ma żadnej wątpliwości co do tego, w którym kierunku to powinno zmierzać. Świetnie, to szczególnie ta ostatnia uwaga cieszy i myślę bardzo mocno dużo waży. Pan senator Gawłowski wcześniej wspomniał też, że pewne rozwiązania powinny być uzgodniane samorządowcami. I tu jest pytanie teraz może do pana Podgórskiego. Jakie by były oczekiwania, jakie są wyzwania w tym zakresie, z którym trzeba sprostać? I może też oczekiwania konkretnych rozwiązań prawnych. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Tak, oczywiście, to znaczy wydaje mi się, że bez dialogu z każdym ze szczebli samorządu będzie bardzo trudno wypracować dobre rozwiązania. Zresztą przez ostatnie lata tego dialogu w zasadzie nie było. W związku z tym to jest oczekiwanie takie dosyć istotne z poziomu samorządów, żeby wypracowania legislacyjne pomogły osiągnąć cele. Natomiast ja cofnę się do kwestii związanych z samą biomasą leśną i tego, co nas najbardziej trapi. I odwołam się do przykładu może. Województwo mazowieckie, bo to jest akurat ten obszar i ten region bliski mi, o którym wiem, co się dzieje. No, patrząc na tempo pozyskania drewna, to jest bardzo niepokojące, samo tempo jest niepokojące. Jeszcze w 2010 roku pozyskanie drewna z lasów państwowych na terenie województwa to był 1 600 000 metrów sześciennych. W 2022 roku to już jest 2 300 000. Jakby przekładając to na kwestie finansowe, no to mówimy o takiej rozbieżności od 250 milionów do 760 milionów jakby wartości tego pozyskanego drewna. To też jest bardzo ważne, żebyśmy spojrzeli na samą wartość drewna, a koszty, które się z tym wiążą, koszty środowiskowe, koszty społeczne. Ta wartość drewna jako taka, jakby dodając jeszcze te kwestie kosztów środowiskowych i społecznych, no pokazuje, w jakiej skali mamy problem. Drewno i spalanie biomasy, szczególnie właśnie w tych urządzeniach indywidualnych, zaopatrywania się w ciepło, no, z ciepło indywidualnie, i na to też warto jednak zwrócić uwagę. Oczywiście energetyka zawodowa, trzeba tutaj ze względu na te liczby i tempo pozyskiwania biomasy leśnej do energetyki zawodowej trzeba było pewnie jak najszybciej przyhamować. Natomiast jeżeli nie będziemy patrzyli tylko i wyłącznie na klimat i na emisję gazów cieplarnianych, ale spojrzymy też na kwestię jakości powietrza, bo to jest tu i teraz, tak? My mamy fatalne jakości powietrza w gminach, w regionach. No Polska jest naprawdę w czołówce, jeżeli chodzi o jakość powietrza, która bezpośrednio wpływa na jakość życia i jakość zdrowia. A drewno w istocie do tego mocno się przykłada, szczególnie właśnie lokalnie. Więc jakby tego wątku też nie można w mojej ocenie pozostawić bez doregulowania. Natomiast no to jest chyba jedno z dużych i bardzo trudnych wyzwań dla władz samorządowych, lokalnych. Natomiast nas bardzo niepokoi jeszcze jeden element, jeżeli mówimy o liczbach. Jeżeli chodzi o powierzchnię gruntów leśnych, to o ile jeszcze lasy prywatne, ta powierzchnia się zwiększała i ona w tej chwili na Mazowszu to jest około 380 tysięcy hektarów, to powierzchnia gruntów leśnych lasów państwowych na terenie województwa od lat praktycznie się nie zmienia. To jest 420 tysięcy hektarów. I teraz, jeżeli zderzymy to z kolejną liczbą, czyli powierzchnią młodych lasów, takich, które definiujemy do 60 lat, no to uwaga, Szanowni Państwo, jeszcze do 2014 roku to szybko rosło na terenie województwa i osiągnęliśmy ten pułap 20 tysięcy hektarów w 2012 roku,
Natomiast od 2014, no w zasadzie przez kolejne lata, 15, 16, 17, ta powierzchnia młodych lasów do 60 lat drastycznie spadła i ona w tej chwili jest na poziomie 18 tysięcy hektarów w 2022 roku. Czyli jeżeli popatrzymy na kwestię pozyskania drewna, jego wartości, do tej ceny nominalnej, jeżeli dodamy koszty społeczne i koszty jakości środowiska, jeżeli nałożymy na to również degradację lasów w tej sferze różnorodności biologicznej, pozbawianie na przykład lasów tej materii biologicznej, czyli uszczuplenie zasobów martwego drewna, która również wpływa na degradację lasów i oczywiście pozbawianie ich funkcji retencyjnej wody, no to te koszty gigantycznie rosną. I to są wszystko koszty, które są ponoszone lokalnie i w tym wymiarze takim jednostkowym, ale też i one de facto obciążają lokalne samorządy. Jeżeli nałożymy na to kwestię tego, że my już dzisiaj nie mamy w zasadzie gwarancji na szybkie odbudowanie się lasów w tej przestrzennej ilości, czyli mówimy tutaj o metrach sześciennych lasu zdolnego do pochłaniania dwutlenku węgla, a tym samym cała masa idzie w pozyskanie energii, jeszcze dodatkowo zanieczyszczając powietrze lokalnie, no to mamy obraz wyzwania, który stoi przed nami i który stoi też przed lokalnymi samorządami, dlatego że to akurat na nich skupia się też obowiązek dbania o jakość powietrza lokalnie, co nierozerwalnie wiąże się z tą indywidualną energetyką u mieszkańców. Więc to jest na pewno rzecz, której pewnie lokalni włodarzy też oczekiwaliby, jeżeli chodzi o kwestie legislacyjne i pewnego rodzaju wsparcie, bo prawo to nie wszystko, tak? Tutaj mi się wydaje, że odpowiedni system wsparcia, być może większa decyzyjność i suwerenność regionów w tej przestrzeni. Ja przypomnę tylko, że Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, które były zasilane środkami, które znowu ściągały urzędy marszałkowskie z opłat za środowisko, jakby dysponowanie tymi środkami przestało być możliwe przez regiony, ponieważ wojewódzkie fundusze trafiły bezpośrednio pod nadzór centralny. Więc tych wyzwań na pewno jest sporo i myślę, że na tą chwilę to i tak przedługa wypowiedź, ale tak to na dzisiaj widzimy. To może w drugiej części dyskusji poprosiłbym pana też o rozszerzenie tego tematu. Co w tym oczekiwanym dialogu z władzą, powiedzmy wyższą, jakie regulacje czy jakie wsparcie samorządy chciałyby uzyskać? Mam też, chociaż nie wiem, może Augustyn chciałbyś jeszcze skomentować, chyba jeśli mogę. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę z tego, że mamy takie podejście, że chcemy rozmawiać i że chcemy rozmawiać w gronie różnych interesariuszy. To jest coś, czego brakowało i mam wrażenie, że często wydawało się, czy przedstawiało się tą sytuację dyskusji o lasach w taki bardzo zantagonizowany sposób, polaryzując, a tak nie musi być. Jeśli siądziemy do stołu i porozmawiamy holistycznie z różnych perspektyw na temat zarządzania lasami, jakie są różne potrzeby, wierzę w to, że jesteśmy w stanie w jakiś sposób się dogadać i dojść do rozwiązań, które zadowolą w mniejszym lub większym stopniu całe społeczeństwo. A lasy stały się, i cieszę się, że też ta dyskusja zeszła nie tylko z samej biomasy drzewnej i energetyki, ale też do lasów, no bo ponieważ tak naprawdę u korzeni całej tej dyskusji i tych problemów są te lasy, które w ostatnich latach w Polsce stały się no naprawdę bardzo ważnym tematem, komentowanym w mediach, komentowanym na poziomie politycznym. Wydaje mi się, że czegoś takiego wcześniej w Polsce nie było. Więc mamy dużo oczekiwań w stosunku do lasów. Są to oczekiwania społeczne, ochrony bioróżnorodności, ochrony klimatu, mamy gospodarkę, więc musimy wszyscy usiąść do stołu i porozmawiać o tych rozwiązaniach. W naszej ocenie jednym z tych rozwiązań, które pozwolą z jednej strony chronić lasy,
wyłączać z takiej bardzo ekstraktywnej gospodarki leśnej te najcenniejsze lasy, a z drugiej strony no, nie zabić przemysłu drzewnego, który też jest mocną gałęzią i nie można też go zostawić na lodzie, że tak powiem. No, jednym takim rozwiązaniem, które może w tym pomóc, no, jest właśnie oszczędniejsze i lepsze, racjonalniejsze zarządzanie tym strategicznym zasobem, jakim jest drewno. I cieszę się, że rozmawiamy o tym odchodzeniu od spalania drewna, ponieważ to jest, no to już jest takie ostateczne wykorzystanie. Jeśli spalimy drewno, nic więcej z nim nie zrobimy. Więc to powinniśmy robić w ostateczności, kiedy nie ma innego zastosowania dla tego drewna. I wierzymy w to, że oszczędzając, tak jak pan senator powiedział, oszczędzając drewno w tym miejscu, tak, nie spalając go tyle w elektrowniach, docelowo nie spalając go też tyle w domach, dojdziemy do takiej równowagi, gdzie te najcenniejsze lasy będą mogły być chronione, będą mogły pochłaniać dwutlenek węgla, bo ochrona bioróżnorodności, to trzeba też powiedzieć, jest kompatybilna z ochroną klimatu. Tak? Jeśli zostawimy las, żeby po prostu rósł, tak kolokwialnie mówiąc, no to on i opiekuje się tą bioróżnorodnością i również wiąże coraz więcej dwutlenku węgla w sobie. Więc tak, no kończąc ten wątek, cieszę się, że mamy tą rozmowę i mam nadzieję, że to będzie pierwsza z serii kolejnych rozmów, w ramach których będziemy dochodzić do jakichś konkretnych rozwiązań, które pomogą te sprawy rozwiązać. I chciałem tylko jeszcze powiedzieć o tej dyrektywie RED i o tej rewizji. Pan senator tu wspomniał, więc też chcę tutaj nawiązać do tego. No rzeczywiście była ta rewizja dyrektywy RED. W ramach tej rewizji, w mojej ocenie, niestety nie wprowadzono wystarczająco mocnych ograniczeń spalania drewna na poziomie unijnym i cieszę się, że Polska może wystąpić wreszcie jako ten progresywny kraj, który będzie wyznaczać kierunek i pokazywać jako dobry przykład ochrony klimatu i środowiska innym krajom, nie tak jak to było w ostatnich latach, że, no, no, że raczej patrzono na nas jako jakiegoś blokera, tak, różnych inicjatyw nastawionych na to, żeby lepiej chronić klimat i bioróżnorodność. I ostatnia rzecz, nawiązuję do różnych wątków, które się tu pojawiły, mówiąc o tym spalaniu drewna w gospodarstwach domowych. No, trzeba mieć świadomość, że to jest zdecydowana większość drewna, które jest spalane w Polsce. Według ostatnich danych GUS-u, które zostały opublikowane dosłownie 2 tygodnie temu, w 2022 roku to było 22 miliony metrów sześciennych drewna. To jest bardzo dużo i trzeba mieć świadomość też, że bardzo duża część tego drewna jest pozyskiwana poza rejestrem. Dane GUS-u o pozyskaniu zgodnie z uproszczonymi planami urządzenia lasu, a to ile drewna, ile biomasy drzewnej znika z lasu, no to są dwie różne sprawy. 3 razy więcej drewna się pozyskuje niż to jest rejestrowane w statystykach GUS-u. Więc to jest bardzo ważny wątek, żeby też, oczywiście też z głową, nie narażając ludzi na ubóstwo energetyczne, tak kierunkować polityki krajowe, żeby iść w kierunku innych sposobów na ogrzewanie domów, a przede wszystkim pierwszym krokiem, który powinniśmy podjąć, to naprawdę dążenie do termomodernizacji możliwie dużej ilości gospodarstw domowych i innych budynków, tak żeby oszczędzać to drewno. Tak? No to powinno być coś, co powinno nam wyznaczać kierunek. Dzięki. Już tylko od razu chciałem podziękować Augustynowi. Tak, staramy się te debaty organizować, żeby było to forum wymiany pomiędzy niejednomyślnymi, a różnymi środowiskami. A tu mamy okazję z tym środowiskiem rozmawiać, które będzie kształtowało regulacje w najbliższym czasie. No tak, dyrektywa RED była wcześniej bardziej ambitna. W szkicu była definicja drewna pierwotnego, wtórnego, potem niestety to w ostatecznych głosowaniach wypadło. Natomiast, dobrze, może później zadam pytanie, bo widzę, że pan senator jest ad vocem. To nawet nie ad vocem, bo chyba między nami nie ma sporu. To jest ta debata z tego powodu nie ma temperatury odpowiedniej. Nie coś ma, spróbujemy zaraz wymyślić. Ja zdążę wyjść, więc to potem już proszę.
Ale a powiem coś też jako były minister. Ja pamiętam jeden stół, przy którym siedziała branża drzewna i przedstawiciele organizacji ekologicznych i szczerze powiem, nie było miło. Nie było. Znaczy nie powiem, co latało. Wszystko. Ale miłości nie było. I wiecie co, coś się nie fajnego stało, bo to traktuję jako rzecz dobrą, że w ciągu ostatnich kilku lat nastąpiło zbliżenie stanowisk, bo wszyscy zauważyli, że trzeba szukać takich rozwiązań i one są możliwe w Polsce, które pozwalają na to, żeby branża drzewna w Polsce żyła. Nie tylko przeżyła, ale żyła. Bo nie o przeżycie tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. W Polsce, na polskiej prowincji, znaczy ja to świadomie ciągle powtarzam, bo czasami mieszkając w Warszawie i patrząc, ja nie mieszkam w Warszawie, ja tu przyjeżdżam, że tak powiem, ale mieszkając w Warszawie, nie widząc tego, co się w Polsce lokalnej dzieje, to czasami się nie dostrzega tych problemów, z którymi ci ludzie muszą się zmierzyć. W Warszawie praca za 5000 nie jest problemem. W Polsce lokalnej jest. W wielu miejscach jest. I Tartak jest miejscem pracy, nawet ciężkiej, ale daje szansę na to, żeby rodziny przeżyły. W związku z tym ja zawsze bardzo pilnowałem takiego przy tej debacie, żeby szukać takich rozwiązań, które pozwalają na to. Przecież my te cele, które już narysowałem, zwiększony przyrost. Nie lubię tego języka urzędniczego, ale ja jednak na potrzeby dyskusji jednak będę tego języka używał. Zwiększony przyrost biomasy leśnej, żebyśmy wiedzieli, że lasów w Polsce przybywa, a nie ubywa. Nie tylko w hektarach, ale też nie tylko młodnik i stary las, to jednak nie ten sam las, żeby już wszyscy to wiedzą, ale czasami trzeba to powiedzieć. I tyle. Żebyśmy przemysł drzewny jakoś utrzymywali, a w Polsce pracuje 350 tysięcy w przemyśle, no 400 tysięcy ludzi. To jest naprawdę silna gałąź gospodarki, naprawdę bardzo silna, dająca spore przychody w ramach PKB, duży eksport i tak dalej. Znaczy wszystkie statystyki pokazują tej branży, że o tej branży należy mówić z jak największym szacunkiem. I wreszcie chcielibyśmy zachować te wszystkie funkcje. Leśnicy, jak otworzycie stronę Lasów Państwowych, to oni wymienią trzy funkcje, jakie wypełniają lasy. Przyrodniczą, społeczną i gospodarczą. W ostatnich latach widzieliśmy tylko gospodarczą. Znaczy te puste, wycięte hektary i tak dalej pokazywały i u wszystkich ludzi mówię, Jezu, coś się stało, coś niedobrego się dzieje, stąd to zbliżenie. Ale żebyśmy potrafili tą równowagę łapać, żeby ta funkcja gospodarcza nie przesłoniła pozostałych, żeby te funkcje pierwsze, społeczne, ekologiczne, żeby one jednak pełniły znacząco, dzisiaj muszą pełnić znacząco większą rolę z innych powodów, również klimatycznych. Ale mój przedmówca, pan Augustyn, powiedział jedną bardzo ważną rzecz o tym braku rejestracji części drewna, rzeczywiście nie tylko z lasów prywatnych, ale w ogóle, no przecież po wprowadzeniu Lex Szyszko dzisiaj całe mnóstwo usuwania drzew z terenów działek prywatnych w ogóle nigdzie nie trzeba nawet w zasadzie rejestrować, zgłaszać. No, zgłoszenie to jest takie formalne. Nie wymaga niczego więcej, a jednak tych drzew tam bardzo dużo ubywa. To też jest miejsce, gdzie potencjalnie może być to surowiec dla przemysłu drzewnego. Nie lekceważyłbym tego, bo pojedyncze drzewo nie stanowi nic, ale suma pojedynczych już stanowi. My dzisiaj w Polsce jesteśmy już w procesie wielkiej elektryfikacji ciepłownictwa. To się już dzieje i w pierwszej kolejności dzieje się to w budownictwie indywidualnym. Wszyscy potrafimy powiedzieć 1 500 000 instalacji fotowoltaicznych na domach, ok? 500 tysięcy pomp ciepła. To się zadziało. To robią póki co ludzie bogatsi. No, ale siłą rzeczy to też powoduje, że spalanie również drewna będzie spadać w tych domach. I te procesy jako rząd, jako
politycy. To jest Piotr, do ciebie, do Piotra mówię, pana senatora, i do mnie, bo my się na co dzień polityką zajmujemy, ale tak naprawdę do rządu, do osób, które mają odpowiedzialność za rzeczy publiczne. To jest taka absolutnie ważny sygnał, ale też jestem optymistą, znaczy urodzonym optymistą, ale jestem optymistą również po dzisiejszym dniu, bo my prowadzimy debatę w dniu, w którym popłynął z Brukseli ważny komunikat. Duże pieniądze na transformację energetyczną zostaną uruchomione. Co to znaczy? Znowu się odwołam do pana Augustyna. Głęboka termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła, elektryfikacja, a więc odchodzenie nie tylko od spalania paliw kopalnych, ale również biomasy pochodzenia leśnego. Świetnie, widzę, że zgłasza się pan senator Masłowski. Jeśli mógłbym pana senatora prosić o krótką wypowiedź, ponieważ jeszcze przed wyjściem pana senatora Gawłowskiego chciałbym zadać mu pytanie i pozwolić być może komuś z publiczności zdążyć z pytaniem i odpowiedzią, daj Boże. Pan senator Gawłowski w zeszłym tygodniu w Senacie mi powiedział, że ja cały czas bardziej patrzę jak samorządowiec niż już jak senator z punktu widzenia centralnego, a przed chwilą mlał miód na moje serce, zwracając uwagę jednak na te lokalne problemy. Żeby to jak najszybciej powiedzieć, co sobie wynotowałem. Termomodernizacja, bardzo się cieszę, że ten wątek tu pada, bo to będzie ogromne wyzwanie i miejmy świadomość, że KPO ani żadne zewnętrzne pieniądze tego problemu nie rozwiążą. Ale ja tak na potrzeby dzisiejszej debaty zastanawiałem się nad jakimiś takimi lokalnymi przykładami, które znam. I dwa tygodnie temu prowadziłem szkolenie w Brennej w Beskidzie Śląskim, w uroczym domu opalanym drewnem. Poza tym, że to było urocze, to się zacząłem zastanawiać na potrzeby tej debaty, co tam można zrobić w zamian. Także i nic mi nie przychodzi na myśl, bo wiecie, jeżeli stog jest o północnym nachyleniu, jest zalesiony i tak dalej, to fotowoltaiki nikt tam nie postawi i ci ludzie w dużej mierze są skazani na to drewno i dlatego uważam, że przepisy bez względu na to, jak je będziemy kształtować, to one powinny jednak tą lokalną specyfikę uwzględniać. A gdybym miał patrzeć na potrzeby samorządów, to od wielu lat samorządy zwracają uwagę na to, że o ile na przykład w Polsce jest obowiązek podłączania się do sieci kanalizacyjnej, jeżeli taka istnieje, to z sieciami ciepłowniczymi czy nawet gazowymi nie ma takiego obowiązku i to też jest kwestia moim zdaniem do rozważenia. I trzecia już ostatnia rzecz, żeby była przestrzeń na te pytania. Bardzo się cieszę także, że się tu pojawił ze strony senatora Gawłowskiego ten wątek dotyczący zalesiania Polski, bo patrząc na to z punktu widzenia lokalnego, to jest tak, że z jednej strony tych lasów prowadzonych przez Lasy Państwowe rzeczywiście ubywa i tu bardzo często w sercu czułem cierń, jak oni tą politykę prowadzą. Ale z drugiej strony ogromne obszary nieużytków rolnych i nie tylko nieużytków rolnych przez te ostatnie lata w taki sposób niekontrolowany zarastało drzewami i myślę, że my też potrzebujemy takiego trochę bilansu, diagnozy tego, jak ta sytuacja na chwilę obecną rzeczywiście wygląda. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mamy kilkanaście minut niecałych, więc panie senatorze, zatem które źródła OZE powinny być wspierane w Polsce, jaki powinien być między nimi balans, tak żeby Polska mogła spełnić kolejny cel redukcyjny, mając na uwadze to, że chcemy odchodzić od spalania drewna w energetyce wielkoskalowej, a jednocześnie, czy na ile ten problem jest duży z wypełnieniem celu redukcyjnego, skoro ostatnio udało się go dopełnić dzięki zmianie, powiedzmy, księgowej niech będzie, w wyniku czego w ciągu kilku tygodni ilość spalanego drewna w Polsce wzrosła o niebanalne 10 milionów. Tak. Więc którą drogą co wspierać i jak to zrobić, żeby wypełnić cel redukcyjny? Odpowiem całe OZE, ale to oczywiście żadna odpowiedź ktoś powie.
Wszystko jest, ja myślę, że wiele rzeczy jest policzonych. Znaczy w pierwszym kroku i to pilnie musimy odblokować dodatkowe możliwości budowy instalacji wiatrakowych na lądzie. Nie mam co do tego wątpliwości, że te umowne 500 metrów wydyskutowane w latach wcześniejszych po prostu musi wrócić do zapisu i nie googlował, nie szukałbym tu niczego więcej. Znaczy przestrzegam wszystkich, jak ktoś chce więcej szukać, bo najlepsze jest wrogiem dobrego. 500 jest to uzgodnione, jedźmy te 500 z zachowaniem odległości do parków narodowych, rezerwatów przyrody, żeby tutaj też nie szukać żadnej magii do zupy, bo ona jest niepotrzebna w tym przypadku. 2%, poniżej 2% terytorium kraju nie może decydować o tym, czy się OZE na lądzie będzie rozwijać, czy nie. Zachowałbym jeszcze jedną funkcję ważną, funkcję krajobrazową. Ustawa krajobrazowa jest w Polsce, niektórzy o niej zapominają. Warto o tym również pamiętać, bo część obszarów, które są cenne krajobrazowo, należy zachować i tyle. Ponieważ w Polsce średni czas budowy wiatraków wynosi około 7 lat, jestem wielkim zwolennikiem upraszczania niektórych procedur, zwłaszcza procedur planistycznych i w obszarach, które nie są w jakikolwiek sposób określone jako chronione przyrodniczo, czyli nie są to nie tylko parki i rezerwaty, ale tam obszary Natura 2000 czy parki krajobrazowe. Poza tymi obszarami przy małych instalacjach wiatrowych, czyli do 20 MW, poszedłbym jeszcze dalej, czyli wyrażał zgodę na realizację inwestycji nawet w oparciu o KIP, czyli kartę informacyjną projektu, a nie bez samej decyzji środowiskowej, bo bardzo nam musi zależeć w Polsce na uruchomienie nowych mocy produkcyjnych, bo wjeżdżamy w lukę energetyczną. Znaczy my więcej wyłączymy za chwilę w instalacji produkujących energię i nie mamy zastąpienia w to miejsce. Znaczy to jest to prawdziwe wyzwanie przed nowym rządem. Znaczy naprawdę ogromne wyzwanie, z którym rząd się musi zmierzyć. To po pierwsze. Po drugie, oczywiście, nie, zwłaszcza w tej części prosumenckiej, nie uda się rozstrzygnąć, nie tylko rozwinąć możliwości bez modernizacji, zwłaszcza tych sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia, ale sama modernizacja też nie załatwi problemu. Tam są potrzebne już lokalne magazyny energii. Naprawdę nam się... To trudno sobie wyobrazić, ale jak energetycy potrafią narysować taki wykres, którym zaczyna się o 12 w nocy, jest stała, potem 7 rano rośnie do góry, potem zaczyna około 15 czy tam przed 15 spadać i znowu tam około 18 znowu stała. No, pokazują pik zapotrzebowania na energię elektryczną, bo przemysł startuje, to on jest energochłonny, on najwięcej zużywa, nie w nocy, bo nie wtedy jak się światła świecą, to akurat większego znaczenia dla zużycia energii w całości nie ma. Ale to też będzie ulegało zmianie, bo pompy ciepła, o których powiedziałem, one już będą zakłócać pik, jeżeli spowodujemy niższą cenę energii w godzinach poza szczytem. Bo dzisiaj ja jako właściciel pompy ciepła nie mam żadnej zachęty, żeby moja pompa funkcjonowała inaczej. Ona pracuje wtedy, kiedy się załącza, a nie wtedy, kiedy jest niższe zapotrzebowanie na energię. Ale słuchajcie, ja też nie mam wątpliwości, bo trochę pomijam, ale zaraz wrócę do tego pytania, które pan zadał. I przepraszam, że dużo, no ale... Nie da się jednym zdaniem, a przynajmniej ja nie umiem, może inni potrafią. Poza tym jednak przybywa w Polsce ten milion samochodów elektrycznych, on się zdarzy kiedyś, nie za rok jeszcze, a za 10 lat już się zdarzy. Co to znaczy wtedy? No to znowu jak ten wykres zobaczymy, to ten pik będzie nie w dzień, tylko milion samochodów podłączonych w nocy do gniazdek będzie powodować, że to zapotrzebowanie będzie rosło w innych godzinach. Jeżeli instalacja fotowoltaiczna w nocy nie pracuje, to wszyscy wiemy. Więc znowu magazyn energii, ten lokalny będzie bardzo, ten osiedlowy, uliczny, wioskowy, wszystko jedno, jak go tam sobie nazwiemy. On będzie, to w ogóle zmiana podejścia do całego systemu zarządzania energią jest wymagana. I w związku z tym ta fotowoltaika też znajdzie w tym wszystkim miejsce. Oczywiście uzupełniony o wodór, zielony wodór, być może amoniak jako element lepszego magazynowania energii. No i rolnicy to wyliczają jednak możliwości wytwórcze biogazu i one są też spore.
biogazu z wyłączeniem, będę to uparcie, żeby ktoś mi tam, bo to już się nauczyłem, że trzeba 1000 razy powtórzyć, bo ktoś potem zarzucił, a nie powiedziałaś. Więc wyłączam biomasę pochodzenia leśnego, w ogóle z jakiegokolwiek wykorzystania energetycznego. Tutaj biogaz jest miejscem w polskich warunkach, istnieje możliwość budowy instalacji biogazowych i też powiem w nowych technologiach, nie tylko w tych technologiach znanych nam tradycyjnych, czyli naturalne zgazowanie, biogazownia, system mokry, ale są instalacje dzisiaj, które pozwalają na to, żeby pozyskiwać gaz, syntetyczny gaz, poprzez, też uproszczę, od zgazowania odpadów organicznych. I to są też, to jest kolejny obszar, który powinien w Polsce być wspierany. Mamy możliwości, możemy odchodzić od paliw kopalnych. Ostatnie zdanie, 194 miliardy w ubiegłym roku Polska wydała na zakup ropy, gazu i węgla, czyli nośników energii. 194 miliardy. Warto zrobić wszystko albo bardzo dużo, żeby te pieniądze zostały w Polsce. Tak, dziękuję za tę wypowiedź. No, też jeszcze można myśleć, ile pomp ciepła chociażby można by było kupić za ten miliard rocznie wydawany na dopłaty. Ale ja już dzisiaj to powiedziałem, wie pan, pan premier Tusk dzisiaj ogłosił w Brukseli, no przepraszam, że przerywam, ale bo za chwilę ucieknę, a mam... Właśnie chciałem zadania pytania z publiczności. Okay. Pan premier Tusk ogłosił dzisiaj ogromne pieniądze na transformację energetyczną, głęboką. Co to znaczy? Znaczy pompy ciepła będą się w tym mieścić. To jest wielki proces transformacji. W tym procesie wszystko trzeba zrobić. Najszybciej będą realizowane te inwestycje, które będą realizowane przez osoby prywatne. Szybkie, one będą najszybciej, najłatwiej, ale one same w sobie też źle przygotowane nie przyniosą tego efektu, którego się wszyscy chcemy spodziewać, bo termomodernizacja nie zawsze przyniesie efekt, jak nie jest dobrze przemyślana i policzona. To warto o tym wiedzieć, że ktoś ociepli dom, nałoży styropian, uproszczę, 5-centymetrowy i on powie, wydałem kupę kasy, ale zobaczcie, dalej wydaje jeszcze tak samo duże pieniądze na ogrzewanie domu. Nie mam efektu. No nie masz efektu, bo nie przemyślałeś tego. Ktoś tobie nie policzył, nie zrobił prawdziwego audytu energetycznego, a dzisiaj wiecie o tym doskonale, że certyfikaty robią w internecie. Znaczy piszą goście tam coś, 500 zł to czy tam ileś kosztuje. Znaczy złoszczę się na to, bo widzę, że to jest prawo zostało wprowadzone, a jak zwykle po polsku ktoś znalazł sposób, jak to uprościć. Znaczy uprościć, zaszkodzić, czyli czytaj. Tak, tu pan zgłaszał pytanie, prosiłbym się też przedstawić. No. Dziękuję. Adam Kiewicz. Można króciutko też. Przepraszam za swoje gadu. Połączony jest Adam Kiewicz, Łukasz, Europejskie Centrum Czystego Powietrza. Chciałbym podziękować za tę inicjatywę i też pracowni za otwarcie tematu pod tytułem Lasy do spalenia. To bardzo dużo zmieniło. I tutaj odnieść się do państwa, do pana senatora. Ja wakacje, jak byłem niepełnoletni, spędzałem na Snopowiązałce. To temat, jeśli chodzi o lokalne, no właśnie, więc chodzi o temat lokalny, no to jest mi bliski. I trochę się odnieść do tego, co pan Augustyn mówił, te 22 miliony metrów sześciennych właśnie w domach jednorodzinnych głównie. To jest temat, który tak szybko też nie zniknie, bo ten wzrost, który był w ostatnim roku, wynika stąd, że ten węgiel ze wschodniej granicy przestał płynąć i tak też zostanie, więc zamiast węgla zostało wrzucane drewno. I tutaj jakby odnieść się trochę do takiej kwestii, o której także pan senator Masłowski mówił, że w niektórych przypadkach ta fotowoltaika, pompy ciepła nie jest możliwa. Drewno jest podobnie emisyjne co węgiel. I parę rozwiązań, i może pilotaży też, no bo te urządzenia stare są po prostu wysokoemisyjne i niska sprawność też jest ich bardzo, więc może kwestie właśnie albo kotłów zgazowujących, albo pilotażu, o którym kiedyś była rozmowa, czyli kotłów pelletowych, gdzie właściciele swoich lasów, na przykład tutaj robiliśmy badanie z panem dyrektorem Podgórskim, 50% drewna spalonego w województwie mazowieckim z własnego zasobu, no, czyli najtańsze paliwo. Więc zamiast to drewno mogło być w jakimś układzie pilotażowym odbierane przez Lasy Państwowe, produkowany byłby z tego pelet, płatnością byłaby część jakby z tego drewna i wówczas i byłaby mniejsza emisja i byłaby jakaś kwestia związana właśnie z ustawieniem tego. No i oczywiście mniej lasów byłoby spalane, bo pelet ma większą efektywność niż to drewno mokre. Więc może warto jakoś też technologicznie pomyśleć, jak te tematy, żeby też Lasy Państwowe były żywe, połączyć z tym bardzo dużym zasobem lasów prywatnych.
Dziękuję. Pan jeszcze zgłaszał pytanie, tak? Nie wiem, czy ktoś jeszcze i to musi być ekspresowo. Witam serdecznie, Adam Nocoń, prezes Izby Gospodarczej Urządzeń OZE. Chyba uzupełnienie. Powiem szczerze, że szkoda, że nie ma tutaj może jakichś kontrpytań, tylko wszystko się jakoś tak będzie pozytywnie toczyło. Natomiast taki kijek postaram się włożyć do mrowiska. Oczywiście pozdrawiam profesorów, którzy nie mogli przyjechać tutaj na to spotkanie i słuchają wszystkich. Nie przeczytam pytań, które są, bo bym musiał chyba czytać je przez godzinę. Natomiast pozdrowienia właśnie dla jednostek naukowych, typowo zajmujących się biomasą, biopaliwami stałymi. Cieszę się, że rozróżniamy biomasę leśną od biomasy rolnej. Cudownie. Nie było tego rozróżnienia, jak powstawał POP w Krakowie, że się wszystko wrzuciło do jednego worka jako paliwa stałe. No, niestety tak było, ale to były inne czasy. Teraz tak jest. Także bardzo się cieszę. Natomiast mamy przykłady, bardzo dobre przykłady. Branża urządzeń OZE jest przygotowana do tej transformacji. Cieszymy się, że te pieniądze przyjdą i będzie można rozwijać dalej zielone urządzenia, takimi jakie są pompy ciepła. Niestety rynek nas trochę zalał urządzeniami niesprawdzonego pochodzenia. Nad tym też pracujemy, ale jesteśmy na wysokim poziomie, jeśli chodzi o polskie te urządzenia i współpracę z jednostkami naukowymi, to nam dużo daje. Mamy wspaniałe kotły na europejskim poziomie, jeśli chodzi właśnie na zgazowanie drewna. Super, możemy to wykorzystać i akurat w tym terenie podgórskim byłoby to idealnie. Kotły na pelet też są najwyższej jakości i myślę, że tu współpraca z branżą drzewną byłaby idealna, dlatego że pozostałość tartaczna po tej branży drzewnej to jest produkt OZE jako pelet, który możemy wcześniej, 15 lat temu był utylizowany w każdej dziurze, a teraz mamy super paliwo. Także jako przedstawiciel całej branży polskiej, mówię, jesteśmy przygotowani, trzeba tylko to wdrożyć, pomóc, na pewno będzie dużo lepiej, a takim przykładem jest ROW, czyli Rybnicki Okręg Węglowy. Ja tak, przepraszam, że wchodzę w słowo. Senator już się cieszę. Mamy dynamiczne zmiany, więc może tak, spróbujmy dać odpowiedzieć w tym krótkim już czasie panu senatorowi, a potem możemy trochę zmienić... Pytanie, jakby to też będzie... Dzień dobry, Dariusz Gatkowski, Fundacja WWF Polska. Dziękuję za dyskusję. Chciałem też zauważyć, że dyskusja o biomasie powinna być dyskusją o biomasie całej. Fajnie, że ją rozróżniamy. Za to też ta biomasa rolna ma swoje znaczenie w rolnictwie, dla żyzności gleb i tak dalej. I ten temat nie jest taki prosty, jest bardziej skomplikowany, więc ta propozycja, żeby zrobić mapę drogową dla całości tematu biomasy jest moim zdaniem jak najbardziej właściwa. Absolutnie się zgadzam z tym ostatnim zdaniem, że trzeba rozróżniać biomasę pochodzenia leśnego i pochodzenia rolniczego i uważać, żeby nie przesadzić się z wykorzystaniem biomasy pochodzenia rolniczego, bo to nie jest tylko kategoria żyzności gleb, bo to jest naturalny nawóz, ale to jest też kategoria ceny produktów spożywczych. Zbyt duże przełożenie produkcji w energetykę spowoduje, że w innych miejscach obywatele będą musieli zapłacić więcej za produkty spożywcze. To powiedzmy, nie wszyscy to wiedzą, ale warto to mieć z tyłu głowy, pamiętać i szukać takich rozwiązań, które też dadzą szansę na dodatkowe przychody dla rolników, producentów rolnych jako takich i najlepiej z tego, co potencjalnie może być po odpadem i po na przykład zgazowaniu odpadów, bo te odpady rolnicze często są suche, nie zawsze mokre, mogą być dalej wykorzystane jako nawóz rolniczy, bo one mają dużą zawartość fosforu czy azotu, czyli bardzo organicznego de facto nawozu. Więc to jest w całości do wykorzystania. Trzeba tylko o tym wszystkim pamiętać. To też wyzwanie już bardziej ministra przyszłego, czy już obecnego ministra rolnictwa. Ja chętnie się na tym będę wyżywał jako senator, ale i przy państwa wsparciu, ale niekoniecznie pisał prawo, bo też wiem, że jak trudno jest znaleźć te kompromisy różnych zainteresowanych stron. Co do producentów urządzeń też nie mam wątpliwości. My jeszcze się dzisiaj nie dorobiliśmy różnych norm, które dotyczą choćby pomp ciepła jako takich. Ale ja szczerze powiem, ja zawsze mam z tym kłopot, bo ja się bardzo boję przeregulowywać wszystkie gospodarki. Znaczy ja nie wiem, co tam w tej gospodarce, co jest takim miejscem, gdzie to jest konieczne do zapisania, a gdzie jest już coś, co jest czymś zbędnym. Znaczy, zawsze uważam, że to też jest nadmiar jest szkodliwy. Znaczy, nadmiar regulacji szkodzi, bo zabija inicjatywę i zabija rzeczy, które dotyczą czasami transformacji. Po prostu albo szkodzi.
bardzo często. Więc to ostrożnie z regulacjami w tym wymiarze. Rzeczywiście rynek pomp ciepła się w Polsce nadzwyczaj rozwija. Sam słyszę o różnych producentach, o których jeszcze rok temu nie miałem pojęcia, że istnieją, a oni są na rynku i sprzedają instalacje i mówią, że one są jakościowo i tak dalej. No, tak jak z instalacjami fotowoltaicznymi. Firmy, które zakładają te instalacje na dachach, dają gwarancję, a potem się po 2 latach okazuje, że firmy nie ma. No jaka to gwarancja, jak firmy nie ma. Więc to jest pewien kłopot tego grzechu pierworodnego. Znaczy my wchodzimy w różne obszary, wszystko jest nowe. To nie są, ta firma się nie nazywa Mercedes, który produkuje na rynek 100 lat, tylko ta firma produkuje na rynek kilka lat i zanim one się ugruntują, zbudują pozycje, a nie wszystkie przetrwają, to trochę czasu zajmie. I to pierwsze pytanie zapomniałem. Przepraszam. Lokalne wsparcie, tak, finansowanie w ogóle. Słuchajcie, powtórzę to, znaczy to jest oczywiście bardzo ważne, żebyśmy te pieniądze, które trafią do Polski, potrafili naprawdę sprawnie przetransportować i na poziom lokalny. My mamy różnego rodzaju terminy. Repower EU pozwoli na to, żeby te pieniądze, które są zaszyte w ramach KPO, były niewydawane i rozliczane do końca 2026, tylko do 2030. Tam są wszystkie elementy transformacji energetycznej, w tym efektywność energetyczna, oszczędności i tak dalej. Ale co wbrew pozorom, jesteśmy w roku 2024. To jest naprawdę mało czasu. Znaczy, jak ktoś chce zrobić dobrze projekt, powiedziałem o tym projekcie, bo znam takie przypadki naprawdę już z Polski. Ludzie wydali pieniądze i mówią, nie mam efektu. Znaczy, naciągnęli mnie, znaczy, wydałem niepotrzebnie na termomodernizację. A jako nie ekspert od termomodernizacji zaczynam pytać, a trochę wiedzący, mówię, chłopie, ale ktoś cię oszukał. Znaczy, wydałbyś niewiele więcej, miałbyś efekty, a teraz to musisz wydać jeszcze raz, żeby te efekty osiągnąć, więc ci audytorzy energetyczni. Tutaj umowna administracja publiczna ma bardzo dużo do zrobienia, żeby pomóc Polakom przejść przez te procesy szybko, sprawnie i nie przez etapy pośrednie. I tak już dużo się zadziało na przykład z kotłami gazowymi. Znaczy odchodzimy od tych wszystkich rzeczy, które są już trochę pośrednie. Trzeba iść od razu w XXI wiek, wydać te pieniądze i zrealizować to tak, żebyśmy na końcu w roku 2030, czyli za 6 lat, powiedzieli, proces transformacji w tym pierwszym rzucie się udał nadzwyczaj dobrze. Wtedy te 20 milionów metrów sześciennych drewna, które pochodzi, jest niecertyfikowane, one trafi do przemysłu samego. Znaczy to przejście będzie łatwe, a grzecznie powiem, przemysł przerobi każdą liczbę. Jak byłoby 60 milionów, też przerobi. Znaczy jest takie ssanie na te produkty i powtórzę, nie ma pojęcia odpadów w biomasie pochodzenia leśnego. Znaczy, tam jest wszystko do przerobienia. Tarcica, wióry, czy tam jak tam to wszystko dodane, klej, prasa i płyta pliśniowa, czy jakaś tam, jakiś MDF powstanie. Naprawdę nie ma tam pojęcia odpadu. Znaczy, jak ktoś mówi, że to jest jakiś rodzaj odpadu, że to nie istnieje. Pelet da się z tego oczywiście zrobić i na przez długo jeszcze w wielu miejscach pelet będzie lepszym surowcem niż niewysuszone drewno, bo to jest w ogóle mega problem, że niewysuszone jest spalane, bo to jest nie tylko problem wynikający z emisji CO2, ale również innych związków chemicznych. Umowny smog się natychmiast tutaj pojawia jako problem. Ja przepraszam, ale bardzo Państwu dziękuję, kolegom również za dyskusję. Chętnie się zapisuję, tylko uprzejmie proszę na przyszłość, ale uprzejmie proszę o ciut więcej niż 2 godziny czasu. To znaczy jeszcze raz przypomnę, że to choroba pani Lenartowicz to spowodowała, więc tym bardziej jeszcze raz naprawdę bardzo dziękuję za tak awaryjne w pogotowiu pojawienie się. Super. Do widzenia. Dziękuję. Do zobaczenia. Przepraszam naszych panelistów zoomowych, tak jak mówiłem, no z racji właśnie tych przestawień godzinowych trochę ta uwaga była teraz skupiona na panu senatorze, więc prosiłbym o komentarz do tych samych pytań, czyli jak Polska może dokonać tej wymaganej, oczekiwanej redukcji OZE, spełnienia celów dla OZE przez Polskę, jakimi źródłami, w jakim balansie, w jaki sposób, jakie
No i te kwestie w kontekście, które były poruszone, czyli problemy z finansowaniem, a jednocześnie z na przykład z ubóstwem energetycznym. Więc prosiłbym tu o wypowiedź z perspektywy Senatu i samorządu. Może teraz odwrotnie zacznijmy od samorządu. Bardzo bym prosił. Tak, to oczywiście ubóstwo energetyczne, ja sobie wynotowałem to jako jeden z podstawowych problemów, którym należałoby się zająć, dlatego że to jest poważna bariera, a szczególnie teraz, w czasie, kiedy inflacja generalnie pogłębiła zjawisko ubóstwa energetycznego. I naprawdę nieliczne samorządy wspierają osoby ubogie energetycznie. To jest związane oczywiście z tym, że po reformach z Polskim Ładem samorządy też nie dysponują środkami na ten cel, więc ubóstwo energetyczne i przemyślne programy wspierające ten obszar absolutnie są kluczowe, jeżeli chcemy dokonać poważnej reformy w zakresie pozyskiwania odnawialnych źródeł energii, dlatego że odnawialne źródła energii, te indywidualnie stosowane, naprawdę mają gigantyczne znaczenie dla całego bilansu i nie tylko w produkcji energii elektrycznej, ale także i w zapotrzebowaniu na ciepło, ale o tym była już tutaj mowa. Są oczywiście programy z poziomu centralnego, które ten obszar ubóstwa energetycznego mają zaopiekować, natomiast one wydają się niewystarczające. No chociażby Stop Smog, który był tutaj reformowany, ale w dalszym ciągu zainteresowanie tym programem zdaje się być niewystarczające. My jako województwo mamy swój własny program wspierania ubóstwa energetycznego. Zainteresowanie tym z poziomu gmin jest spore, natomiast pieniądze na ten cel przeznaczamy z budżetu wojewódzkiego i tutaj też możliwości są ograniczone. W związku z tym kolejny postulat jakby w drodze do poprawy tej sytuacji i rozwoju odnawialnych źródeł energii to jest kwestia możliwości bardziej suwerennego decydowania o środkach finansowych uwzględniającego specyfikę. Pan senator Masłowski o tym wspomniał i to bardzo wyraźnie, że właśnie ta specyfika lokalnych samorządów, ale też i w poszczególnych regionach bardzo często determinuje to, w jakim kierunku i na jakie cele środki powinny być przeznaczane. Więc absolutnie ten postulat wspieram, dlatego że tutaj przydałoby się jakby wrócić do tej kwestii zarządzania środkami przez regiony za pomocą wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Natomiast oczywiście to wszystko trzeba podeprzeć analizą i tego, w jaki sposób to poukładać, żeby to było bardzo efektywne, tak? Bo mówimy też o efektywności wydawania pieniędzy, więc cały ten obszar powinien być absolutnie dobrze poukładany, czyli od poziomu zbierania potrzeb, konstruowania projektów, czy parasolowych, czy indywidualnych, poprzez system instytucji wspierających procesy inwestycyjne u lokalnych, indywidualnych odbiorców i całą tą maszynę administracyjną, która weryfikuje wnioski, rozlicza dotacje. To wszystko musi być spięte oczywiście technologiami, tak, bo to zawsze usprawnia pracę. I tutaj troszkę w nawiązaniu też do ubóstwa energetycznego i też do tej sfery zdolności i potencjału mieszkańców do podejmowania wyzwania inwestycyjnego. Absolutnie mieszkańcy wymagają, czy też potrzebują wsparcia w tym zakresie i tutaj pojawiają się też inicjatywy takich lokalnych doradców energetycznych czy ekologicznych. Myślę, że to rozwiązanie można by było wspierać. Wiemy, że takie pomysły powstają na Mazowszu również. Małopolska ma swoje rozwiązania w tym zakresie, ale tu chyba potrzeba bardziej generalnej i bardziej powszechnej interwencji, tak? Czyli większego zaangażowania. No oczywiście termomodernizacja i szukanie tutaj technologii w tym zakresie, ale też i pewnie zmian w prawie, więc trzeba by było dokonać dogłębnej analizy obowiązujących przepisów i zobaczyć, co tam przeszkadza. Być może faktycznie to, co senator Gawłowski powiedział, niektóre rzeczy, które są przeregulowane, utrudniają wręcz możliwości wchodzenia z nowymi
technologiami, ale też i w organizowaniu pracy, więc niewykluczone, że po przeglądzie przepisów prawa niektóre rzeczy trzeba było po prostu z niego wyrzucić, żeby umożliwić chociażby branży sprawniejsze przechodzenie na inne technologie, a wiemy, że branża jest świetnie zorganizowana i gotowa do tych wyzwań, zresztą słyszeliśmy to przed chwilą. Więc to są takie główne elementy. Ja tylko wspomnę, bo senator Gawłowski o tym też już mówił. Natomiast jeszcze raz to, co istotne. Dla szybkiego i sprawnego wdrożenia odnawialnych źródeł energii oczywiście jest niezbędne, żeby zrobić to na dużą skalę w energetyce zawodowej. To jest truizm, ale zaznaczam tylko o tym, że ja też o tym pamiętam. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że jednak duża część tej energii jest konsumowana indywidualnie w gospodarstwach domowych, które są, zdaje się, na trzecim miejscu w sektorach, jeżeli chodzi o odbiorców energii elektrycznej, nie mówiąc już o energii cieplnej. W związku z tym wydaje się, że zaopiekowanie się tym obszarem jest kluczowe dla poprawienia wskaźników zużycia energii czy produkcji energii odnawialnej, a do tego absolutnie niezbędna jest również elektryfikacja systemów grzewczych. I to jest ogólne hasło, natomiast za tym się kryje cała masa rzeczy, czyli technologie, rozwój pomp ciepła, fotowoltaiki, stosowanie nowych rozwiązań technicznych, ale głównie jestem przekonany o tym, że jednak bez modernizacji systemów przesyłowych będzie bardzo trudno również jakby ten system pchnąć do przodu, bo widzimy, co się zadziało też po programach Mój Prąd, jak to fajnie zadziałało. Później jednak przyblokowało się ze względu na określone problemy techniczne. No i jeżeli to będzie poprawione, a myślę, że równolegle można też pracować nad zmianą w przepisach, które naprawdę będą wspierały prosumentów, bo to ich inwestycje w zasadzie indywidualne. I nie mówię tutaj o wsparciu finansowym tylko, ale mówię też o takim bardzo uczciwym rozliczaniu się między prosumentami a energetyką, oczywiście partycypując w tych kosztach niezbędnych do utrzymania sieci energetycznej, ale naprawdę wydaje się, że tutaj prosumenci powinni mieć odrobinę więcej do powiedzenia niż to, co się zadziało po ostatnich reformach, jeżeli chodzi o indywidualną fotowoltaikę. No i jeszcze jedną rzecz dorzucę na końcu. Regiony, ale też i lokalne samorządy mają gigantyczne doświadczenie w dyskusji z mieszkańcami. I wydaje się, że my po tych dyskusjach związanych chociażby z programem ochrony powietrza, ale także i uchwałami antysmogowymi, jesteśmy w stanie dostarczyć naprawdę bardzo ciekawych informacji w zakresie tego, co myślą mieszkańcy, co myśli branża, jakie są grupy interesariuszy, na czym się fokusują i wokół czego. I tutaj do tych nowych wyzwań myślę, że jesteśmy w stanie sporo wnieść. Dziękuję. Dziękuję za wypowiedź. Czyli wspomniał Pan o tym, że właściwie mogą być Państwo, powiedzmy, medium oddolnym, ponownie wracającym z głosem wyborców do wybranych do parlamentu. Zatem prosiłbym o komentarz, jak ten głos samorządu jest słyszany w Senacie. No i te pytania, które wspomniałem wcześniej, czyli sposoby realizacji celu OZE przez Polskę, jakimi drogami? Jak już mówiłem wcześniej, cały czas mam kłopot taki, że no jeszcze do 26 października byłem zastępcą prezydenta Rybnika. Także tak jedną nogą jeszcze cały czas bardziej się chyba czuję samorządowcem niż parlamentarzystą. Dlatego trudno mi to rozgraniczyć na chwilę obecną, na ile parlamentarzyści słuchają samorządu, bo to trochę tak jak sam siebie miał nie słuchać. Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące tego, jak powinien wyglądać nasz miks energetyczny, jeżeli chodzi o OZE, no ja się nie podejmuję odpowiedzi. Wiadomo, że wiatr, energetyka wiatrowa to jest to, gdzie najszybciej osiągniemy duże rezultaty. Fotowoltaika to jest też, co się dzieje. Zabrakło mi w tej dyskusji trochę o energii, informacji o energetyce związanej z wodą, bo mam wrażenie, że my
że my niewystarczająco ten potencjał, ja wiem, że on nie jest w Polsce jakoś bardzo duży, ale jest, mam wrażenie, kompletnie marginalizowany i lokalnie niewiele takich dyskusji słyszałem, chociaż wydaje mi się, że nawet lokalnie na naszym terenie takie instalacje w niektórych miejscach mogłyby powstać. Biogaz to jest bardzo, bardzo ciekawe, ale bardzo trudne zagadnienie, trudne ze względu na odbiór społeczny, czego też lokalnie w Rybniku akurat ekipa prezydenta Kuczery doświadcza, bo plany z tym związane no, napotykają na jakiś tam opór społeczny. I ten biogaz pozwoli mi także zrobić taki link do kwestii odpadów. Znaczy ja wiem, że my rozmawiamy o odnawialnych źródłach energii, ale ja bym to jednak powiązał z polityką odpadową, bo w tym polskim strumieniu odpadów, rzeczy, które się nadają do zbiogazowania, czy nawet odpadu drewnianego jest cały czas bardzo dużo, co mogłem obserwować jako osoba odpowiedzialna za politykę śmieciową w swoim mieście. I wydaje mi się, że kompletnie niewykorzystanym obszarem jest produkcja biogazu w oczyszczalniach ścieków, bo tego typu instalacje są, ale ich też jest zdecydowanie mniej niż mogłoby być w skali kraju. Zresztą są już też próby chociażby Tychy próbują spływami ścieków produkować prąd dzięki pływom ścieków. Z kolei w Jaworznie, z tego co się orientuje, powstała instalacja produkująca pelet z odpadu drewnianego, który w mieście przecież powstaje, bo przy wycinkach, korektach drzew czy nawet wiatrołomach to trochę tego odpadu powstaje. Myślę, że myśmy tego typu inicjatywy powinni jak najszerzej wspierać. Ja też byłem osobą współodpowiedzialną w Rybniku za wycofanie się z programu Stop Smog, ze względu na to, że warunki w czystym powietrzu na chwilę obecną moim zdaniem są o wiele bardziej korzystne niż w Stop Smogu, nawet dla tych osób najuboższych. I te programy wymagają bardzo głębokiej rewizji. Ogromne wyzwanie też widzę z tymi termomodernizacjami, co też tu padało. Znaczy, bo paradoks trochę moim zdaniem polega na tym, że my rozmawiamy o pompach ciepła, padło tu, że to są Mercedesy i my te Mercedesy bardzo często będziemy pakować w skorupy syreny, czyli w stare budynki, które są w fatalnym stanie technicznym. Ja wiem, że to jest ogromne wyzwanie społeczne, ale myśmy powinni zacząć uczciwie dyskutować na temat tego, czy jeżeli chcemy te cele osiągnąć, czy myśmy jednak nie powinni bardziej mówić o mieszkalnictwie wielorodzinnym, czy rozwiązaniach typu co-housing. W Rybniku stworzyliśmy co-housing dla seniorek. Kiedy rzuciłem tym pomysłem, bo to był osobiście mój pomysł, to wiele ludzi pukało się w czoło, że starych drzew się nie przesadza. Proszę mi wierzyć, że to się udało. Pierwsze takie mieszkanie, w którym zamieszkały cztery starsze panie, których nie było stać na utrzymanie swoich dotychczasowych mieszkań, zadziałało. I Ośrodek Pomocy Społecznej wnioskuje o to, żeby kolejne takie powołać. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że popatrzcie na skalę finansową. My się cieszymy z jednej strony, że dzisiaj pojawił się komunikat z Brukseli o 5 miliardach złotych, a z drugiej strony to, co powiedział senator Gawłowski, my wydajemy na produkcję energii z kopalin prawie 200 miliardów rocznie. To są tak ogromne dysproporcje, że suma summarum, myślę, że jak my tej polityki gdzieś tam w najbliższych latach nie zweryfikujemy, to i tak na to nas nie będzie stać, choćby nie mówi ani państwo, ani obywateli, a to tak de facto na obywatelach cały czas to obciążenie jest największe. Dziękuję. Dziękuję za wypowiedź. Tak, chyba widzę, że... Tak, jeśli ja mogę dwa słowa, to bardzo chętnie. Proszę? Okej. Pierwsze chciałem się odnieść do tego, co pan tutaj mówił z Centrum, Europejskiego Centrum Jakości Powietrza, tak? No, oczywiście potrafię sobie wyobrazić, że są takie przypadki, w których... które są jakimiś wyjątkami i trudno jest w nich odejść od spalania drewna, tak? Ale rozmawiamy tutaj o większym systemowym problemie i o problemie w dużej skali, tak? Czyli jeśli byłoby tak, że w
pewnych wyjątkowych sytuacjach, w których nie ma żadnej innej możliwości ogrzania domu, dostarczenia energii niż spalenie drewna, tylko w tych sytuacjach byśmy to robili, no nie byłoby w ogóle tej dyskusji. Nie musielibyśmy tutaj siedzieć, nie byłoby spalane kilkadziesiąt milionów metrów sześciennych drewna rocznie. Tak czy siak, w takiej sytuacji jakimś rozwiązaniem lub kierunkiem, który potrafię sobie wyobrazić, jest po pierwsze ta termomodernizacja. Podejrzewam, że taki dom mógłby być termomodernizowany. Podejrzewam, że też miał dostęp do elektryczności. Nie wiem, czy był to taki dom, w którym nie da się zastosować pompy ciepła. No podejrzewam, że byłoby to możliwe, tak? Prawdopodobnie również. Więc dążę do tego, że takie sytuacje, w których nie da się w żaden sposób odejść od dostarczania energii przez spalanie czegoś, tak? Czy to jest węgiel, czy to jest drewno, czy to jest pelet, czy to jest jakiś inny rodzaj biomasy stałej, no to myślę, że to jest naprawdę margines tak naprawdę tego problemu. I tutaj może teraz troszeczkę podniosę temperaturę dyskusji, bo może pojawiła się jakaś taka pierwsza rzecz, gdzie może nie do końca się będziemy zgadzać. Mówił pan senator o tej energetyce wodnej, tak? Ja myślę, że tutaj trzeba bardzo ostrożnie i uważnie do tego podchodzić, ponieważ z jednej strony tak, potrzebujemy energii odnawialnej, ale musimy też pamiętać o bioróżnorodności, musimy pamiętać o tym, żeby utrzymywać łączność ekologiczną rzek. I szczególnie te duże tamy, no niestety elektrownie, tak, wodne, no zagrażają tej bioróżnorodności. Więc tutaj bym naprawdę bardzo uważał, ten potencjał też nie jest taki wielki i myślę, że jesteśmy w stanie efektywnością energetyczną, innymi źródłami odnawialnej energii doprowadzić do tego, żeby mieć wystarczającą ilość energii, a nie ingerować w taki sposób w łączność ekologiczną rzek. No, znamy wszyscy ten przypadek Odry, tak? Nie chcemy więcej katastrof ekologicznych czy w ogóle z utraty bioróżnorodności w ekosystemach wodnych, więc tutaj tak, tutaj myślę, że nie szedłbym w tym kierunku. No i podobnie w tych kwestiach związanych z energetyką wiatrową, tak? Uważałbym na pomysły typu odchodzenie od decyzji środowiskowych i tak dalej. No musimy też tutaj brać pod uwagę ochronę bioróżnorodności i upewniać się też, że ta energetyka wiatrowa no nie wpłynie negatywnie na to. No, musimy mieć cały czas świadomość tego, że ochrona klimatu, ochrona naszego sposobu życia, naszego dobra i ochrona bioróżnorodności to są ze sobą nierozerwalnie związane rzeczy. Nie możemy ich od siebie oddzielać. Musimy patrzeć na nie holistycznie i nie możemy robić jednej rzeczy kosztem drugiej. Oczywiście jakiś balans musimy w tym wszystkim znaleźć. Ale zawsze musimy pamiętać też o tej bioróżnorodności. Nie wiem, czy chciałby pan to, panie senatorze, jakoś skomentować kwestię energii z wody? Ja myślę o bardzo małych rzeczach de facto, bo ja patrzę na to bardzo lokalnie, tak jak powiedziałem, i chociażby w Rybniku jest tama na Zalewie Rybnickim, która spiętrza wodę tak czy siak, a to spiętrzenie nie jest wykorzystane do produkcji energii. Ja myślę, że takich miejsc w Polsce jest co najmniej kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt. Ja wiem, że to w skali całego kraju nie będzie miało jakiegoś większego znaczenia energetycznego, natomiast mam wrażenie, że często nie wykorzystujemy tego, co i tak mamy gotowe. Nie mam zamiaru z tym dyskutować. W pełni się zgadzam z tym, że bioróżnorodność jest tutaj niezmiernie ważna i energetyka nie powinna ingerować w kwestie związane z funkcjonowaniem fauny i flory, no bo po to w ogóle chcemy robić, tak, odchodzić od kopalni i tak dalej, żeby o jakość środowiska naturalnego zadbać jak najbardziej. Dziękuję bardzo. Też widziałem, skoro mamy dzisiaj zmiany w
w tym, kto uczestniczy w debacie. Myślę, że programem też możemy do programu podejść luźniej. Widzę, że było kolejne zgłoszenie, jeśli chodzi o pytania publiczności. Tak, też to miałem pierwsze zgłoszenie, drugie, trzecie. No i może też, skoro mamy zimę, to podniesie to bardziej temperaturę dyskusji, tak jak na temperaturę narzekał wcześniej pan senator. To... Dzień dobry, Rafał Szefler. Przepraszam bardzo, bo będę uciekał na pociąg. Chyba podniosę temperaturę, bo chyba czas na głos przemysłu drzewnego. Koniec spalania drewna? Tak, przemysł drzewny jak najbardziej jest za tym, żeby w pełni wykorzystać drewno. Mówił o tym pan senator. I bardzo to mocno będziemy popierać. Ja uczestniczyłem w dyskusjach i z Augustynem, i u pana senatora gościliśmy w Senacie, gdzie rozmawialiśmy na temat raportu i tutaj w PAP-ie też. I tych dyskusji było mnóstwo. Nie przeceniałbym, albo bym się też mocno zastanowił nad peletem. Tutaj padały argumenty, że wykorzystamy pelet. To nie jest takie proste, łatwe i przyjemne, jakby się wydawało dla zakładów drzewnych, ponieważ zakłady drzewne też... Dzisiaj Tartak to jest tak naprawdę nowoczesny zakład. Oczywiście zdarzają się typowy Janek Kowalski, który będzie miał blachę, cztery żerdzie i jakiegoś tam małego traka, ale dzisiaj Tartak to są nowoczesne zakłady drzewne, które wykorzystują drewno również dla swoich potrzeb. Tak? Mamy parzalnie, mamy suszarnie, które potrzebują mnóstwa energii i my to wykorzystujemy. I tego drewna do dalszej jakiejś produkcji, no mamy już pomału, tak mi się wydaje, że osiągamy pomału sufit, że tego peletu wcale aż tak dużo, czy brykietu za chwilę nie będzie. Dojdziemy do pewnego momentu, do pewnego pułapu, gdzie po prostu dalej nie dojdziemy. Nie mam na myśli tutaj technologicznych, bo jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do tego. Bardziej mam na myśli po prostu, że tego drewna najzwyczajniej w świecie zacznie brakować, a to dlatego, że to jest te 4-5 milionów rocznie idzie do energetyki, a to dlatego, że za chwilę pewne rozwiązania unijne narzucą nam to, że to drewno, pozyskanie tego drewna należy ograniczać. Mamy pomysł koalicji i środowisk ekologicznych o tym, żeby zmniejszyć pozyskanie drewna i to o 20% w lasach najcenniejszych przyrodniczo. Co do zasady, ja się z tym zgadzam, ale chciałbym usłyszeć konkrety i się do nich odnieść. Czy to ma być już, teraz, w tym roku, czy może jednak na przestrzeni iluś lat? Jak do tego? To są bardzo ważne rzeczy, o których też musimy dyskutować. Przed wyborami pracownia zorganizowała taką debatę o przyszłości lasów. Tam był Radek Ślusarczyk, byłem na tej debacie. Świetna debata, był też i pan senator. I tam, ja tak trochę skaczę z kwiatka na kwiatek, ale to wszystko nam się łączy. Nie? To wszystko wcześniej czy później dojdziemy do tego, że musimy pomyśleć o zmianach, tu się może narażę leśnikom, jeżeli słuchają, musimy pomyśleć o zmianach w ustawie o lasach państwowych. Tak? To jest... temat na przyszłość, też nie na dzisiaj, nie na jutro, tylko pewnie praca wielu, wielu miesięcy, ale tu musimy, jeżeli chcemy mieć koniec spalania drewna, to nie tylko jakoś ustawowo to zapisane, ale też i odpowiednie zasady sprzedaży drewna, odpowiednie wykorzystanie. Jeżeli w RED Trójce mamy kaskadowe wykorzystanie drewna wpisane, no to my go wykorzystamy do samego pyłu, bo nawet pył można sprzedać. Pewnie niewiele z takich osób poza branżą o tym wie. Tak? Przemysł drzewny potrafi wykorzystać każdą najmniejszą drobinkę i po prostu potrzebujemy tego drewna do tego, żeby było na czym siedzieć, było na czym chodzić, było gdzie mieszkać i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję bardzo. Czy to... tak, bo to mamy... Głos w dyskusji, tak, bo się zastanawiałem, czy Augustyn zdaje się chciał skomentować, natomiast może zbierzemy jeszcze kolejne pytanie, pan się tutaj zresztą... Dziękuję. Proszę. Ja chciałem dwa słowa, może też tego odniosę. Rzeczywiście, jak myślimy o pelecie jako alternatywie, to tego tyle, co jest potrzebne w domach, nie będzie na pewno na rynku, więc jakby to też jest ważna kwestia. W całych domach byśmy zamienili to, co jest teraz w drewnie kawałkowym na pelet, no to po prostu to są olbrzymie ilości, jak mówimy o 22 milionach
metrów sześciennych drewna, to żeby to w energii, no to jest... No okej, okay, no to dobrze, że mamy jakiś temat... Ja to, przepraszam, może widzę dłuższe wypowiedź na pani mikrofon, żeby się też zostało w zapisie, proszę. Znaczy kłoda jest wykorzystywana stuprocentowo. Ona w momencie, kiedy kłoda wjeżdża... Do tego właśnie dąży, dokładnie, że tego peletu nie zrobi się tak, żeby ten pelet zastąpił to, co jest teraz w węglu i w drewnie. Tak, tylko mówię, ta magiczna ilość, która tutaj się pojawiła, 22 milionów metrów sześciennych używanego do produkcji peletu, znaczy, spalanego w domach. Spalanego w domach, to dla mnie jest naprawdę, polemizowałabym to. Znaczy, podejrzana liczba. Liczba, tak to uważam, znaczy inaczej. Podejrzana. Teraz, bo to są dane oparte na GUS i teraz byśmy musieli zobaczyć dokładnie, które PKD jest w GUS-ie przepisane. Bo myśmy próbowali kiedyś analizę robić po prostu, jeżeli chodzi o przemysł drzewny i firmy tartaczne, na przykład, która się zajmuje, nie wiem, produkcją peletu, brykietu, tarcicy i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo trudne. To znaczy te PKD GUS-owskie jest tak... Wiecie, to nie PKD. PKD, tak płynne i tak dalej, że po prostu ciężko wyciągnąć rzeczywiste dane tartakowskie, co zakład produkuje. Żeby to tak po prostu się w liczbach później złączyło. To może do pytania, bo to nie jest PKD. Znaczy, ja od razu powiem, te dane, o których ja mówię, 22 miliony metrów sześciennych drewna, to są dane z publikacji GUS-u Gospodarka Paliwowo-Energetyczna. Tak jest. I to jest, tak naprawdę można powiedzieć, to jest biomasa drzewna wykorzystana do celów energetycznych w gospodarstwach domowych. Tak jest. Czyli tam będzie też, tam będzie pelet, tam będzie jakieś drewno kawałkowe i tak dalej. Wszelkie takie... Ta liczba jest właśnie akurat już po tej zmianie metody liczenia. Tak, to jest zmiana, to jest nowa... Wysoce istotne. To jest nowa liczba, która pojawiła się 4 miesiące przed tym, jak mieliśmy spełnić cel OZE jako Polska, tak, i podniosła o 3% ilość odnawialnej energii, która była produkowana w Polsce. Też uważam tą liczbę za podejrzaną. Aczkolwiek operuję nią, ponieważ jest oficjalną liczbą podawaną przez instytucje. Byśmy wrócili państwowe. Do roku poprzedniego, to o jakiej liczbie wtedy mówimy? Przed zmianą metodologii GUS podawał 10 milionów metrów sześciennych i nagle w ciągu kilku miesięcy nam urosło o 10 milionów, więc też uważam to za podejrzane. A ja z kolei... To była zmiana metodologii, bronił. Więc to po prostu inaczej policzyli. Powiem, proszę państwa, jak to znaczy, liczby... Przepraszam na chwilę przerwę, bo zrobił się mętlik pytań. To było jedno z moich pytań zarezerwowanych na później. Jaki mamy właśnie problem z danymi, ale może do tego... Bo problem jest spory. Trochę mamy chyba, zdaje się, taki problem w Polsce z danymi na temat spalania drewna, jak z ilością aut zarejestrowanych, że jeśli spojrzymy w rejestrację bazy samochodów, które powinny w Polsce jeździć na ulicach, powinniśmy widzieć na nich sporo polonezów i maluchów jeszcze, a po prostu nie opłacało się wyrejestrować. A tu był inny powód zmiany liczenia, natomiast jest... Zdaje się, że mamy co innego na papierze, a nawet jesteśmy wysoce pewni, że mamy co innego na papierze, a co innego w rzeczywistości. Może do tego wrócimy i prosiłbym... Mamy jeszcze dane jeśli mógłbym, państwowych. Tej liczby myślę... się odnieść. To, o czym mówiłem, bo chciałem się odnieść jakby do tych problemów z drzewem, to według 3 województw, badania ilościowe, tam pełna próba reprezentacyjna i tak dalej, o 40-60% właścicieli domów, które ogrzewa się drewnem, ma go za darmo. Znaczy, to nie chodzi o problem technologiczny, tylko oni nie będą chcieli ogrzewać się prądem, gazem, węglem, bo mają drewno za darmo. I teraz, ile to jest w milionach metrów sześciennych ton? To jest długa dyskusja, z pozwolą się do niej odnieść do tego, co powiedział pan Augustyn. Ta liczba wzrosła mocno, natomiast Kobize, które bilansuje także kwestię dotyczącą pyłu, zrobiło bardzo prostą analizę. Wsadziło cały węgiel, cały gaz, energetykę w rozumieniu pompy ciepła, tak, i wsadziło drewno do domów, które są w Polsce, domów jednorodzinnych, przy określonym stanie termalizacyjnym i tak dalej, i wyszło im 16,5 stopnia w domach. Jeśli tą całą energię wsadzili, więc coś im się nie bilansowało, wyszło im, mówimy o tych starych danych, o tych około 12 milionów metrów sześciennych, że tej biomasy jest trochę jednak za mało. Więc wydaje się, że te 12 milionów jest za mało, mając na uwadze dużo pozyskiwanie, prawda, poza. Natomiast z kolei inne badania pokazały, że w zimą
ubodzy energetycznie nie ogrzewają wszystkich pomieszczeń. Więc z drugiej strony to 16,5 przekładając na jedną izbę, no bo to można być załóżmy o terenach wiejskich, mogłoby się zgadzać. Więc odpowiedź jest taka. Ile jest spalanego drewna w domach jednorodzinnych zasobów własnych? 12, 20, 30, 5. No to te liczby nie są nigdzie podane, liczone różnymi rzeczami i o tej liczby mówimy. To jest drewno pozyskiwane z lasów państwowych. Ciężko powiedzieć, jakie będzie pytanie, żeby też... Tak, więc jakby w tej kwestii pytania do tej, jakby tej polityki, to tak. Tu już pan trochę powiedział, więc jakby po pierwsze to, co jest potrzebne w kontekście tych policzonych 6 milionów i tych 22, no to na pewno apel głośny o liczby, tak naprawdę także z branżą, tak żeby ta liczba, ile jest pozyskiwanych prywatnie z lasów, jakoś pomyśleć, jak to liczyć, bo to jest olbrzymia kwestia nieznana, a z kolei jak już mamy tą liczbę, to zobaczyć, jaki też ten zasób jest wykorzystywany w domach, bo to jest ten nasz dolny limit, jak już tą liczbę pozyskamy, czyli jakby kwestia tą pozyskania tej liczby. Tak, pytanie, apel. Jeśli mogę, tu bym poprosił przed kolejnym pytaniem, może odpowiedź i komentarz, Augusta, wiem, że pracownia... Domen omen pracuje nad, analizuje ten problem. My zauważyliśmy ten problem i zauważyliśmy to, że ten skok nagle nastąpił przed tym, jak zbliżała się data, deadline sprawozdania celu, spełnienia celu OZE i wydało nam się to podejrzane, więc pracujemy też nad takim opracowaniem, które jakoś stara się zaadresować to pytanie. Ja tylko powiem o tym, co pan powiedział, o tym drewnie, które jest za darmo. No ja myślę, że tutaj to w dużym stopniu tłumaczy te rozbieżności w danych dotyczących oficjalnego pozyskania w lasach prywatnych, a to, co znika zgodnie z wynikami wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów. Tak? To jest ta różnica trzykrotna, o czym mówiłem. Pewnie nie w pełni, ale myślę, że w dużym stopniu to jest to drewno, które po prostu ludzie tak ze swoich lasów pozyskują. To jest według mnie duży problem, ponieważ... Niestety, nawet prywatny las, nie można z nim zrobić, co się chce, tak? Jest to dobro wspólne, spełnia te różne funkcje, tak? Przyrodnicze, społeczne, klimatyczne, tak? Regulacji klimatu. No i powinno się tam gospodarować też zgodnie z jakimiś zasadami. Jest prawo, które to reguluje, są uproszczone plany urządzenia lasu, które powinny być, według których powinniśmy tam gospodarować. No w tym momencie widać, że mamy z tym problem. Myślę, że to nie jest może tematem tej debaty dzisiaj, ale to jest też jakiś problem, który powinien zostać zaadresowany w najbliższym czasie. I te dane, według mnie, to jest ekstremalnie ważna rzecz, ponieważ jeśli chcemy z rozwagą, racjonalnie, w przemyślany sposób planować zarządzanie lasami, drewnem jako tym strategicznym zasobem, to musimy wiedzieć, ile go mamy, co się z nim dzieje, jacy różni konsumenci go wykorzystują, kto je przetwarza, ile tego jest, tak? Ile się spala, ile jakich rodzajów, jakich sortymentów się spala, tak, żeby móc planować chociażby to odejście, tak? Od spalania drewna w energetyce. Więc mamy duży problem z danymi i no mam nadzieję, że to jest też coś, czym się rząd zajmie w najbliższych latach. Tutaj patrzę teraz na pana senatora przede wszystkim. Tak, to ja tylko krótko zaznaczę, że rzeczywiście trudno jest zarządzać czymś, dziękuję, do widzenia, trudno jest zarządzać czymś, o czym nie mamy danych. Do poszerzenia wiedzy na ten temat zapraszam też na stronę Instytutu Spraw Obywatelskich, tak widzę, na naszą stronę internetową Instytutu Spraw Obywatelskich. Jest tam mój wywiad dłuższy z Augustynem dokładnie na ten temat i widzę, że tutaj pan Marcin Podgórski się zgłasza, bardzo proszę. Tak, zgłaszam się dlatego, że mam dla państwa dane. Oczywiście trzeba nałożyć na to pewną poprawkę, bo tutaj stuprocentowej pewności nie ma. Natomiast my zrobiliśmy inwentaryzację z natury we wszystkich gminach na terenie województwa. Zapłaciliśmy za to sporo pieniędzy. Natomiast oczywiście zakładamy też pewnego rodzaju zafałszowanie tych wyników, bo nie wszędzie jednak ankieterzy weszli do domu, więc musieli to w jakiś sposób inaczej odnieść. Natomiast inwentaryzacja wydaje się, że jest zrobiona dosyć dobrze i odzwierciedla na pewno rząd wielkości. Więc jeżeli chodzi o drewno kawałkowe,
które jest spalane na terenie województwa mazowieckiego. I mówię tutaj o danych za 268 gmin. Ja przypomnę, Mazowsze to ma 314 lokalnych samorządów, a mówię tylko o 268, dlatego że na szybko dla Państwa po prostu wygrzebałem jeszcze stare podsumowanie raportu. Jest to nowsze, ale już nie będę go szukał. Natomiast według tych danych drewna kawałkowego rocznie zużywanych jest 2 300 000 w gospodarstwach domowych na terenie Mazowsza. To jest skala i jakby rząd wielkości. Tak jak przyłożymy do tego resztę samorządów, no to pewnie gdzieś zamkniemy się w okolicach 2 600 000 metrów przestrzennych. I teraz ciekawostka, jeżeli chodzi o pelet i brykiet, to wyszło nam 60 tysięcy ton brykietu rocznie zużywanego w tych gospodarstwach domowych, które korzystają z tego rodzaju paliwa. I mamy jeszcze taką kategorię jak inna biomasa. Ja nie będę rozwijał teraz, co tutaj się mieści, no ale inna biomasa, zapewne mieszczą się też bardzo ciekawe sytuacje, o których jeszcze słowo powiem. Natomiast inna biomasa to jest 50 tysięcy ton spalanych w urządzeniach grzewczych na terenie Mazowsza. Myślę, że można spokojnie to w jakiś sposób przekładać też na inne obszary o podobnej strukturze i zróżnicowaniu regionalnym. Natomiast to, co już było powiedziane o tym pozyskiwaniu biomasy za darmo, to jest też bardzo ciekawy wątek. Nie zawsze ona pochodzi oczywiście z lasu, nie zawsze to jest ten chrust zbierany na własne potrzeby, ale my mieliśmy w toku dyskusji nad zmianą uchwały antysmogowej, ponieważ my robiliśmy podejście już do ograniczenia używania biomasy w urządzeniach indywidualnych na poziomie uchwały antysmogowej i wtedy zbierając dane natrafiliśmy na takie ciekawe informacje. Otóż na Mazowszu mamy gminy, w których mieszkańcy zaopatrujący się w ciepło za pomocą paliw stałych mają w 100% darmową biomasę pochodzącą z sadów. Mamy kilka gmin, których specjalizacją w zasadzie jest produkcja owoców i z wycinek pielęgnacyjnych po prostu biomasa służy do ogrzewania w zasadzie większości domów w całej gminie. Więc takie ciekawostki i takie specyfiki również się zdarzają. Natomiast myślę, że warto tu zapamiętać 268 gmin, to jest 2 300 000 metrów sześciennych drewna kawałkowego. Tak, to widzę, że Augustyn chciał już w bloku startowym stawić. Tak. Ja rozumiem, że te dane są na podstawie badań ankietowych, tak? Że ankieterzy chodzą do domów i zadają pytania gospodarstwom domowym, czy osobom z gospodarstw domowych, ile drewna zostało spalone i to te osoby oceniają, tak? W taki sposób, widzę, że pan... Więc no, ja mam dużą... Nie do końca wierzę takim danym. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że takie badania są prowadzone w Polsce od wielu lat, od 2009, czy chyba nawet wcześniej, 2002 chyba byłoby pierwsze takie badanie robione. I oczywiście te dane nie były robione tak, że chodzono do wszystkich domów w Polsce, ale była jakaś próba i potem te dane ekstrapolowano na cały kraj. No i można powiedzieć, że regularnie w każdym badaniu ludzie przeszacowywali ilość drewna, które było spalane w domach. Dlaczego? Dlatego, że z tych danych wychodziło, że na przykład 2000, nie chcę skłamać, w którym roku, ale chyba w 2009 roku w Polsce spalilibyśmy 40 milionów metrów sześciennych drewna. To byłoby więcej niż w tamtym roku pozyskano w lasach. Oczywiście jest dostępne drewno z innych źródeł, mamy sady, tak? Są jakieś tam produkty uboczne z pielęgnacji sadów, ale tych sadów, o ile się nie mylę, jest 300 tysięcy hektarów, no to nie ma tak dużo tego drewna, to nie są tak duże ilości. Wiadomo, jakieś wycinki przy drogach, tak, i tak dalej, ale wciąż tego drewna by nie było tyle, ile by wynikało z tych badań ankietowych. To tylko mówię, że trzeba być bardzo ostrożnym w tych badaniach, bo po prostu ludzie mają tendencję do przeszacowywania. Tak, jesteśmy ostrożni. Zresztą ja o tym wspomniałem, że tutaj nie możemy mieć 100% pewności co do wyników. Ja mówię o rzędzie wielkości. Natomiast to oprócz tego, że to były ankiety,
w których zadawano pytania nie tylko odnośnie ilości zużytego paliwa, ale także i od powierzchnia ogrzewana, jakie urządzenia grzewcze są w danym budynku, jak jest termomodernizowany i tak dalej. Tam jest, tam było szereg pytań i te odpowiedzi były zbierane oczywiście bezpośrednio, więc jakby przy zestawieniu wyników była też dokonywana ocena, żeby wykluczyć sytuacje absurdalne, tak, w której faktycznie nie byłaby możliwość w ogóle wyprodukowania takiej ilości paliwa, którą deklarują mieszkańcy do spalenia. Więc zdaję sobie sprawę z niedoskonałości tych danych i pewnego błędu. Natomiast jestem przekonany, że rząd wielkości jakby mieści się tutaj w granicach realnego zużycia. Tu pojawił się też głos, panie senatorze, o to, by w pracach parlamentu zwrócić uwagę na to, jaki jest problem z tymi danymi, no to, co było wspomniane. Także ciężko zarządzać czymś, o czym nie mamy, o czym wiedza jest raczej daleka od precyzji, tak? Tak, słucham z wielką uwagą, bo to są na pewno konkluzje, które postaram się przekazać pani minister klimatu i środowiska, pani Paulinie Henning-Klosce, bo bez tych danych to my rzeczywiście poruszamy się trochę po omacku i myślę, że to jest bardzo ciekawa konkluzja do wykorzystania dalej, że dane, które posiadamy na chwilę obecną, nie pokazują nam pełnego obrazu. No na chwilę obecną nic więcej do tego nie dodam. Rozumiem. Dziękuję za te deklaracje i chęć przekazania pani minister tej uwagi. No, krótko pamiętam z tego wywiadu, co było naprawdę, jest to wysoce zaskakujące, z wywiadu z Augustynem, który przeprowadziłem, że dane, które są, nazwijmy je oficjalne, z różnych oficjalnych instytucji, one między sobą się różniły, tak? Więc to jest, tak. To pokazuje, niech będzie kuriozum, tak? W każdym razie to pokazuje problem, może tak, wyzwanie do rozwiązania. Tak, jedne plany mówią, że będziemy spalać drewna mniej i że w 2025 roku w ogóle nie będziemy go spalać. Znowu inne mówią, że będziemy pozyskiwać 50% więcej biomasy stałej z zasobów krajowych, więc naprawdę myślę, że tutaj też jest duże wyzwanie przed tym rządem, który mamy od kilku dni, żeby te sprawy uporządkować, ponieważ naprawdę jest duży chaos, jeśli chodzi o różne plany polityki, które dotyczą tych samych spraw, są opracowane nawet przez to samo ministerstwo, a są wzajemnie wykluczające po prostu. Tak, jedno to plany, a drugie, a właściwie pierwszy bym powiedział, analiza tego, co mamy i mieliśmy i plany na przyszłość. Tak, to, co jest też w oficjalnych statystykach, też potrafi się ze sobą różnić i potrafi się ze sobą różnić o rząd wielkości i nie przesadzam, naprawdę. Tak, to jest mogę wskazać konkretne bazy danych, których są takie różnice. Ten temat, jak mówię, zakończmy, bo na stronie internetowej, tak mówię, z wywiad z Augustem. Tak, słucham? Przepraszam. Pozwolę sobie wejść słowo, my rozmawiamy o spalaniu drewna, proszę mieć świadomość tego, że nawet liczba ludności w tym kraju przez różne instytucje, nawet te sama jest podawana różnie i też nie mamy pewności co do tego. Ja wiem, że zupełnie odskakuję od tematu, ale zbieranie danych na takim poziomie centralnym to jest rzeczywiście duże wyzwanie, nie należy go oczywiście lekceważyć i tak jak deklarowałem z panią Pauliną porozmawiamy. Mamy teraz, nie wiem, czy dobrze widzę, 7 minut do końca, więc ja bym wrócił do tury pytań. Tu widzę, pani się pierwsza zgłaszała, potem nie jestem pewien, czy to wrócimy. Pan mówi o jakichś pytaniach profesorów, które mogą zagrzać dyskusję, więc jestem bardzo ciekaw. To jeszcze mógłbym prosił o pani w pierwszym rzędzie. Na sam koniec. No to, wiesz, na sam koniec czemu nie, jest zima, dobrze się zagrzeć. Dzień dobry, Eliza Piątek. Moje pytanie brzmi, jakie działania można podjąć, aby zakończyć sprzedaż drewna do Chin? O, to jest duży kaliber. Tak? Ja powiem jedną rzecz. Funkcjonują, znam przynajmniej jeden przypadek państwa Unii Europejskiej, jest to Rumunia, która wprowadziła taki zakaz sprzedaży drewna poza Unię Europejską. Tak? Nie jestem prawnikiem, więc nie chcę się specjalnie wymądrzać, ale o ile dobrze rozumiem zasady wspólnego rynku, nie możemy wprowadzić takich ograniczeń w ramach Unii Europejskiej, ale są przypadki Rumunii, Bułgarii, o ile się nie mylę, Chorwacja chyba też w pewnym momencie wprowadzała takie, takie,
takie regulacje. Rozumiem, że też zasady sprzedaży drewna, same ustalane przez Lasy Państwowe, mogą promować wykorzystanie drewna przez lokalny przemysł drzewny. Tu widzę, że pani... Jestem wiceprezydentem Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego. Jeżeli doprowadzimy do tego, że będziemy przerabiać surowiec w Polsce przez na firmy polskie, znaczy to już nie chodzi, kto jest kapitałowo związany, ale zlokalizowane w Polsce, w ten sposób możemy tylko zablokować sprzedaż do Chin. Bo nie możemy zakazać sprzedaży jako sprzedaży, tak? No to na to prawo nie pozwala. Lasy, znowu mamy tutaj problem informacji z lasów państwowych. Jeżeli jako mówimy o lasach państwowych, one nie prowadzą sprzedaży stricte do Chin. To się odbywa przez pośredników albo też przez firmy, które... No dzisiaj sytuacja dekoniunktury powoduje to, że znamy nawet tartaki polskie, które no sprzedają ten towar, mając historię, znaczy zabezpieczając sobie historię, bo tak zasady sprzedaży surowca są skonstruowane, że ta historia jest ważna dla przedsiębiorcy na przyszły rok, więc po prostu, żeby nie utracić tej historii, no to kupują surowiec z lasów i później jest on eksportowany między innymi też do Chin. Bo to nie tylko chodzi o tutaj problem chiński, w tej chwili chiński, ze względu na to, że tam jest największe zapotrzebowanie na to. Dziękuję. Tu pan od... Bardzo bym prosił jeszcze. Bardzo dziękuję, ale powiem tak, powtórzę się to, co panie powiedziały. Jednym z postulatów wielu profesorów, które tutaj odbiłem, to żeby po prostu nie eksportować drewna surowego poza granice kraju, na pewno by to rozwiązało bardzo dużo problemów. Natomiast ja wrócę do wcześniejszej wypowiedzi. Co z budynkami energochłonnymi? Co z pompami, które zalały nasz kraj i nie mają potwierdzonych parametrów akredytowanych przez producentów? Jak sieci energetyczne wytrzymają to, taką drastyczną zmianę, jeżeli odejdziemy całkowicie od drewna? I poza tym, jaką postawić granicę między budynkami a energetyką? Tutaj akurat to w sumie do panów senatorów. Gdzie postawić? Czy to będzie 500 kW, czy 5 MW? Nie możemy odejść od paliwa, które jest w tym momencie drugie po węglu nasze narodowe. Mamy go. Wszyscy się na tym zgadzamy. Mamy wszystko super. Mamy świetne fabryki, świetne urządzenia. Mamy domy z lat 20. i nowoczesne, które powstają. Więc mamy gdzie włożyć pompy, mamy gdzie włożyć kotły na zgazowanie drewna, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń. Bardzo mądra polityka. I to myślę, że wszyscy tutaj dzisiaj, ja stwierdziłem, że mamy jakiś wspólny mianownik. Wszyscy możemy się dogadać, tylko teraz ukłon do strony rządzącej, ukłon do strony naukowej, do społeczeństwa, żebyśmy znaleźli to porozumienie, a naprawdę mamy wszystko u siebie. Cieszę się, że ten odcień pana pytania wybrzmiał gdzieś na koniec naszej debaty, bo to jest coś, co jako Instytut Spraw Obywatelskich chciałbym podkreślić, że i Augustyn też o tym wspominał i też tu słyszę o otwarciu ze strony senatorów i władzy na różnych poziomach, że jest otwarcie i chęć na dialog, więc myślę, że też warto zaapelować, żeby następne regulacje prawne były opracowywane na drodze realnych, prawdziwych konsultacji społecznych, czego często brakowało. Czasami one były na papierze, a czasami nawet, jeśli spojrzało się na strony śledzące legislację, czasami się nie odbywały. To jest myślę, bardzo, bardzo, bardzo ważna rzecz. No też pamiętam, w Ministerstwie Środowiska powstał chyba zespół na rzecz promowania biomasy, całej nazwy nie pamiętam, on chyba składał się z 5 podgrup. No, i jestem stuprocentowo pewien, znaczy wiem o tym, że na przykład z tak zwanej, nazwijmy to, zielonej strony mocy albo organizacji społecznych, prośrodowiskowych, a nie branżowych, nie było tam żadnej organizacji. Więc tu też gorąca prośba, apel do pana senatora o też pamięci i promowaniu tego poglądu, że warto, żeby różne środowiska pracowały nad jedną regulacją. Wiadomo, że oczywiście to będzie dużo kontrowersji i różnic, ale może jest to lepsze w trakcie ścierania się z tymi kontrowersjami niż później po. Ja chciałem tylko odpowiedzieć krótko na część przynajmniej pana pytania. Wydaje mi się, że bardzo ważną.
Ja osobiście, ani organizacja, którą reprezentuję, nigdy nie postulowaliśmy, żeby zupełnie odejść od drewna. Czy przetwarzania, czy spalania. To, o czym mówimy zawsze, wykorzystujmy je mądrze, tak, żeby wilk był syty i owca cała, żeby można było chronić przyrodę, chronić klimat, mieć energię i nie zabić przemysłu drzewnego. Tak? I myślę, że w tym momencie tego drewna jest, no, jestem przekonany, że jest zbyt dużo spalanego i kierunek też nie jest najlepszy. W sensie takim, że słyszymy o planach nowych inwestycji, słyszymy o przedłużaniu dopłat do chociażby bioenergetyki. Uważam, że stąd też temat mojej, czy tytuł mojej prezentacji, tak, że potrzebujemy zmiany kursu, tak? Potrzebujemy pójść troszeczkę innym kierunku. Nie zabronimy ludziom nagle spalać drewna w kominkach. Nigdy tego nie postulowaliśmy i nigdy tego nie będziemy postulować, ale powinniśmy na poziomie krajowym, systemowym kształtować tak polityki, żeby sukcesywnie od tego odchodzić czy zmniejszać tą ilość. I w pewnym momencie pewnie się okaże, że gdzieś dalej ludzie będą spalać to drewno, tak? Ale niech tego będzie zdecydowanie mniej i niech nie będziemy mieć wielkich zakładów energetycznych, które spalają milion ton drewna rocznie, tak? To jest przesada. Niech będzie po prostu ekologicznie. I zrównoważenie. Tylko zrównoważenie. Trzeba dopracowywać, myślę, oczywiście chodzi, rozumienie, tak. czy definiowanie tego słowa. Jesteśmy już w punkcie końcowym, więc prosiłbym o krótkie podsumowanie. Jedno, trzy zdania. Najważniejsza myśl z dzisiejszej debaty. Może pan senator? Bardzo dziękuję. Ja przede wszystkim z zainteresowaniem się przysłuchuję, bo po raz pierwszy jestem na debacie tak stricte specjalistycznej, związanej z drewnem. Jednokrotnie brałem udział w debatach związanych z węglem, odnawialnymi źródłami energii, ale w temacie samego drewna jestem po raz pierwszy. Przepraszam, że też nie mogłem do Państwa przyjechać, ale ja jestem podobnie jak pani Lenartowicz chory i strasznie bił głowy i temperaturę, także też przepraszam za... Może nie jestem w pełni swojej kondycji, tak jak to wyglądało w innej sytuacji, ale ja się bardzo cieszę z tego, że ta debata de facto zmierzała w jednym kierunku, to znaczy no dosyć jasno precyzuje oczekiwania wobec nowego rządu i to, co ja mogę zadeklarować tu i teraz, to to, że to, co tutaj wysłyszałem, przekażę do ministerstwa. Dziękuję. Dziękuję serdecznie za tę deklarację i ponownie za to, że pomimo choroby jest pan z nami i rozmawiamy o tym ważnym temacie. Pana dyrektora teraz bym poprosił o podsumowanie. Tak, ja bardzo dziękuję za dyskusję i za to, co usłyszałem. To też inspirujące bardzo było i w zakresie wypowiedzi panów senatorów, ale także i innych wypowiadających się. Natomiast ze swojej strony, no cóż, absolutnie, no, potrzebny jest kierunek zmiany, to już wybrzmiało. Ja się pod tym podpisuję. To potrzebny jest nam na pewno odrobina czasu, potrzebny jest dialog. Myślę, że pieniądze się znajdą, ale potrzeba też wyzwolić zaangażowanie. I mi się wydaje, że o tym jeszcze nie mówiliśmy, bo tutaj potrzeba sporo zaangażowania na wszystkich poziomach, ale także i zaangażowania samego społeczeństwa, czyli po prostu kwestia budowania świadomości i po to, żeby wyzwolić tę energię oddolnie też. Nomen omen. No tak, bez świadomości społecznej i bez woli politycznej trudno, żeby takie zmiany miały miejsce. Nie wiem, czy Augustyn, twoją ostatnią wypowiedź mogę... Ja myślę, że ja podsumowałem moją poprzednią wypowiedzią. Tak, tak, potrzebujemy naprawdę rozsądniej, mądrzej zarządzać drewnem i cieszę się wykorzystaniem drewna, też zarządzaniem lasami i cieszę się, że rozpoczynamy tą dyskusję kilka dni po tym, jak powołano nowy rząd. Uważam, że naprawdę... Ta debata się wydarzyła w dobrym momencie i tak jak powiedziałem wcześniej, mam nadzieję, że to jest tylko pierwsza rozmowa i będą kolejne, pewnie część z nich nie publicznie, tylko przy jakichś stolikach, gdzie będziemy się zastanawiać, jak te rzeczy wypracować, ale liczę też, że w przestrzeni publicznej też ta debata cały czas będzie trwać i prędzej niż później dojdziemy do dobrych rozwiązań. Dobrze, jesteśmy
parę minut po czasie, więc pozwolę Państwu, że szybko zakończę tę debatę Instytutu Spraw Obywatelskich, dziękując za udział dzisiaj Stanisławowi Gawłowskiemu, senatorowi Platformy Obywatelskiej, panu Piotrowi Masłowskiemu, senatorowi Polski 2050, panu Marcinowi Podgórskiemu, dyrektorowi z Departamentu Gospodarki Odpadami i Augustynowi Mikosowi z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. Co powiedział Piotr Skubisz z Instytutu Spraw Obywatelskich. Dziękuję Państwu bardzo i publiczności również szczególnie za zapytanie i zaangażowanie. Mam nadzieję na kolejną debatę. Myślę, że chyba damy tam więcej przestrzeni na pytania, bo robi to rzeczywiście dobrą temperaturę i intensywną wymianę myśli. Jeszcze raz dziękuję Państwu wszystkim. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.